Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. I w końcu się udało wystartować, więc nie udało się na te 2000 dni, więc będzie na 2002 dni. W ten sposób będziemy świętować. A dzisiaj co w programie? Dzisiaj na pewno porozmawiamy trochę o tym KVK, który jest nasz. Ja przed chwilą jeszcze nawet rozmawiałem tutaj z jednym królem o tym KVK, także będę musiał uważać, żeby tam nie spoglądać za dużo na czat. Już trochę mówiłem o tym w odcinku. Już trochę się zaczynają formować te sojusze. No ale myślę, że to wszystko na spokojnie. Jutro będziemy mieli pre-KVK, czyli zaczynamy tych maruderów. No i cóż, coś sobie tutaj pewnie będziemy robić różne rzeczy. Myślę, że dzisiaj będę miał czas na właśnie różnego rodzaju pytania. Zaraz tutaj też wchodzę na scenę, jeśli chodzi o Rok Polska. O! Już jestem. Na scenie są tutaj też Kaples, widzę, Storm i Pretol. Także mamy tutaj doborowe towarzystwo. O, ja chyba też będę. O, już jestem. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś wielkiego znowu przebitki. A jeśli tak, to spróbuję to jakoś monitorować. Jest to trudne, ale spróbujemy. O. Dzień Storm już dobry. tutaj wrzucił, jeśli ktoś będzie chciał wrzucić jakieś pytanie na scenie, to oczywiście jest taka możliwość. Dzień dobry wszystkim. Witam. Cześć. Okej, ja też wszystkich witam. Okej, dobra, skoro jestem już przy tym temacie, to zacznę od pokazywania właśnie tego mojego KVK. Pokażę wam, jak to u mnie wygląda, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli odcinka. Tak tutaj nas polosowało. Moim zdaniem, no niestety, ale jednak nieszczęśliwie, bo mogliśmy na pewno trafić lepiej, jeśli chodzi o obóz. Jak popatrzycie sobie, praktycznie, no w każdej statystyce jesteśmy najgorsi jako obóz wiatru. Także tak nam się trafiło. Nie jesteśmy tutaj najgorszym królestwem. Jako królestwo to byśmy się pewnie fajnie tutaj obronili gdzieś tam w topce. Raczej byśmy się zakwalifikowali, może nie top 3, ale myślę, że do takiego top 5 z tych 24 królestw, które tutaj są, byśmy się dostali. Na 24 królestwa top 5 to myślę, że by było całkiem spoko. Tak czy inaczej, jak widzicie, jak popatrzycie sobie na obozy, to już to tak dobrze nie wygląda. Ale jak to będzie, to szczerze powiedziawszy, to są takie seedy niskie, tu jest tak bardzo to niekonkretne, że ciężko powiedzieć. I wydaje mi się, że tutaj przy tak małej ilości osób wiatr zawsze przegrywa, pisze Damian. Nie, ja znam takie KVK, gdzie wiatr wygrywał i nawet dostawał ziggurat. Także nie zawsze wiatr przegrywa. Myślę, że tutaj naprawdę może być taka sytuacja, że kwestia tych silnych królestw, że nie wiem, czy tak naprawdę mają znaczenie te pomniejsze królestwa, czy to nie będzie tak, że te najsilniejsze królestwa gdzieś tam to rozegrają między sobą. Na pewno mocne są 14-14 w ogniu. No i te 18-23 to też jest porządne królestwo, ale bym powiedział, że nie takie dobre jak te 14-14. 16-17 jest też dobre, które jest w wodzie. I na pewno jest dobre te 16-63. Tak, 16-63 to też jest dobre królestwo. I oni tam mają naprawdę fajnych graczy. No my tutaj, nie powiem, w 7-1 mamy dobrych graczy, ale nie aż tak dobrze. Zresztą widać to też po tych statystykach, że tutaj z naszej strony aż tak dobrze to nie wygląda. No także zobaczymy. Ostatnio mieliśmy całkiem nieźle, bo byliśmy praktycznie najsilniejszym królestwem w KVK. No tutaj na pewno tak nie będzie. Tych królestw tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ostatnio Bardzo mieliśmy dużo chyba nawet. 6 obozów po 2 królestwa, czyli to w sumie było 12, połowa z tego, co jest teraz. Teraz tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale jestem ciekawy, właśnie co wy myślicie. Może zostawię jeszcze tą grafikę na chwilę. Jak myślicie, jakie połączenie obozów tutaj byłoby najuczciwsze? Bo teraz właśnie tak rozmawiam z przeróżnymi osobami i tak
żadna opcja do końca mi się nie podoba. Nie chcę nic też sugerować, także zapytam tutaj na scenie, co myślicie. Znaczy, zawsze mi śmieszą takie KVK, bo jest ileś jest miejsca w koalicji? No 5 sojuszy, prawda? A jest 6 królestw. Tak. Więc jak potem na końcu wygrywamy gwiazdkę, ups, jedno KD nie dostaje. Tak. A to myślę, że to też nie jest taki problem, bo jedno królestwo zwykle gdzieś tam też odstaje, nie? Tutaj na czacie Johnny pokazał, że jest akurat Kingsland w tle. Otworzył się niedawno i faktycznie się otworzył. Na którym? To jest, już ci mówię. To jest królestwo. Nie wiem, na którym on jest, ale to jest królestwo 2977. 2,9. I oni teraz Kingsland mają aktywnie, także to też będzie się coś ruszało. Albo Okej, okay, super, 2, dzięki. 2806 i to są chyba tajcy, albo. Nie, to są strategemsy, przepraszam. Okej, okay, też ciekawe. Także coś Chwileczkę. będzie w tle. A, Tylko tabelkę tutaj mi. ja muszę sobie inaczej poszukać, bo ja wszedłem na ich królestwo. Już teraz wchodziłem cały czas na królestwa, więc powtórz mi jeszcze raz numer. 2799? Może być 2805 też. 2805, dobra. Teraz jest Okej. ten fajny punkt kulminacyjny, jak flagi się zaczynają stykać, nie? O, no to pięknie, to będziemy tutaj oglądać. Tabelkę zajmij. Chwileczkę. A, rzeczywiście. A kto tu jest z kim, żebyśmy wiedzieli? Z czego co wygląda mi, to chyba jest lewo versus prawo chyba? Okej, okay, dobra, czyli tu już będziemy mieli starcie, tak, tutaj widzimy łatwe palenie, nic tutaj nie ma, jeśli chodzi o pole, czy tu się coś dzieje? Tutaj też jest dopalanie, a tu się pali z jednej i z drugiej strony, co nigdy nie wiadomo. Ja też jestem ciekawy, bo to będzie dużo u nas królestw właśnie, ciekawy jestem, jak ta walka w koniec końców będzie wyglądać. O kurczę, czekaj, znalazłem tego bola. Jest 9-4-6, 8-4-6. I zdejmij mi tabelkę tylko z tym KVK, bo nie widać. Aha, dobra, przepraszam. 9-4-6? Tak. 8-4-6. Okej. A, rzeczywiście jest tutaj, coś się dzieje. Chyba będzie jest push po flagę właśnie, zaraz ralka pójdzie jakaś chyba z jednej lub drugiej strony. Tutaj mamy te strzelnicze flagi, czy to jest też? Chyba też, chociaż nie, nie, to jest nie. zwykła i ta strzela. Jest tu w zasadzie wystrzelała. Okej, okay, to będziemy mieli tutaj zabawę, zobaczymy. Ta jedna flaga się już pali, więc póki się pali, to chyba tutaj ewentualnie może być ale na na tą tą dolną, flagę. zobacz, może być. Na tą Zawsze dolną. może być tak, na tą dolną. Zaraz zobaczymy. Nie widzę tu mobilizacji jak na razie, ale może być rzeczywiście. Okej, okay, spójrzmy na czat. Strasznie cicho słuchać ekipę z Discorda. Czekajcie, spróbuję ich trochę podgłośnić. Mam nadzieję, że niezbyt dużo. Tutaj też jest kwestia z tymi Discordami. Wiecie, że to każdy z nich ma trochę inny mikrofon i na przykład może być tak, że Storma będzie słychać cicho, a kogoś innego będzie, będzie słuchać więcej albo za głośno. Może nie więcej. O, czekaj, ktoś tu w miasto uderzał. Ktoś uderzył w przypadek w miasto, ale jaja. O, tutaj też w Gorgów też ktoś pyknął lekko przez przypadek. O, teraz jest ok. No to dobrze, no to super, to cieszę się, że teraz jest w porządku. No i zobaczymy, czy tu rzeczywiście się pojawi jakaś mobilizacja.
Okej, także tutaj jestem bardzo spontaniczny i nie będę się starał jakoś opowiadać o tym KVK, bo byłoby to ciężkie. Przynajmniej jest coś w tle do rozmowy. A wracając do twojego kwestii, twojego KVK. Tak jak wspominałem, sześć królestw, pięć miejsca w koalicji, to zawsze tam troszeczkę zawsze jest niesmaku zawsze, prawda? Bo to zawsze jedno królestwo będzie spychane na drugi plan. Nieważne czy tak, więc gracze będą musieli praktycznie przechodzić do tych głównych sojuszy. I to jeszcze nie mówiąc w ogóle o kwestii gwiazd, tak? Natomiast no cóż, w takich seedach to jest wszystko się może wydarzyć, to w zależności jest od aktywności graczy tych topowych, prawda? Tak, ja myślę właśnie, że jestem ciekawy, czy to się nie rozegra tak naprawdę pomiędzy tymi głównymi graczami, że ci pomiędzy nie będą mieli zbyt wiele do powiedzenia, bo prawda jest taka, że właśnie na takich małych KVK, czy tam na niskich seedach, jeżeli mamy królestwo, które ma 20 silnych graczy i ten ból idzie, no to on naprawdę jest w stanie zmiażdżyć kilka królestw za jednym zamachem. No jestem ciekawy, czy tak rzeczywiście będzie, bo wydaje mi się, że też nie do końca, przynajmniej z tego ostatniego KVK też tak wyglądało, ale tutaj kurczę, najgorsze jest w tym wszystkim to, że my ostatnie KVK już wciągnęliśmy wszystkich za uszy i wydaje mi się, że po prostu nikt nie ma na to siły, żeby znowu wszystkie te królestwa ogarniać i pokazywać każdemu za rękę ich trzymać. Tu postaw flagę, tutaj zrób to, tu zrób tamto, bo ostatnio Max to praktycznie zarządzał sześcioma królestwami naraz, więc teraz jedzie na wakacje, więc go nie będzie w ogóle, także to też jest dużo. Ale myślę, że my się po prostu nie będziemy spinać, że będziemy chcieli się coś fajnie pobawić. Ja mam nadzieję, że będzie. Że w ogóle będzie walka, bo też chciałem parę rzeczy przetestować. Już sobie pomyślałem. Czekajcie, zrobię sobie tutaj przypominajkę. Chciałem na chwilę wam pokazać moje rzeczy, powiedzmy. Więc jeśli o mnie chodzi, to ja planuję, że po prostu nie będę jechał pięcioma marszami, czyli nigdy nie, postaram się prawie nigdy albo nigdy nie używać tego marszu, Henry z Nebu albo cokolwiek miałbym tam na trzecim marszu łuczników, czyli będę sobie wychodził na pewno Zygę i Hermanem, raczej na pewno Bodiką i Ashurbanipalem, a czwarty ten marsz mój kawalerii i piąty Scipio zobaczymy. No i na pewno będę próbował coś kombinować z tym moim Siege'em. Tutaj teraz czuję się znowu bezpieczny, bo zobaczcie, ja mam tylko 102 tysiące tego Siege'u, więc będę mógł sobie pozwolić na to, żeby sobie dotrenować, no bo co, nie będę musiał na wojnie pewnie wydawać zbyt wielu przyspieszeń, to sobie spokojnie mogę wytrenować tam te 200 tysięcy jednostek oblężniczych po to, żeby zobaczyć rzeczywiście pełnym marszem oblężniczym, jak to będzie wyglądać. Ostatnio już na arce trochę próbowałem, muszę powiedzieć, że wyniki, jeśli chodzi o raporty, nie były takie dobre, ale bardzo mnie zaskoczyło, jak pozytywny wpływ ma ta wieżyczka w ogóle na pole, jak duży ma wpływ. Jak ja postawiłem wieżyczkę, to rzeczywiście wróg był tam, gdzie ja chciałem, żeby był. Tak, ja się trochę przesunąłem, oni się trochę przesunęli. Jak byłem pod arką, to naprawdę to było spoko, bo każda arka była nasza już dużo wcześniej, bo oni się bali tego mojego zasięgu, tak jakby. To była jedna wieżyczka, która prawie nic im nie robiła, ale sam, nie wiem, efekt psychologiczny był taki, że oni się Coś odsuwali od atakuje. tej wieży. Także bole były takie, no mieliśmy trochę też przewagę, nie? Także w sumie spoko. Także fajnie się. Fajnie to wyglądało. O, widzę, że Piotrek się zameldował. Dobry wieczór. No, Piotrek, a obstawiałeś wczoraj. Jestem ciekawy, czy Piotrek wczoraj obstawiał na Polskę, że wygramy, albo jakoś w karnych i tak dalej. W ogóle też to też ciekawe. My jesteśmy. O, myślę, że właśnie na tym KVK, które my mamy, to my jesteśmy tak trochę jak Polska w tej grupie, co mamy na Euro, czyli oni tam mają. O, obstawiłem. Ciekawe, czy na Polskę, czy na coś innego, może na rzuty rożne. Zaraz się pewnie dowiemy.
Tak czy inaczej, tak się czuję, że właśnie my w tym KVK jesteśmy trochę jak Polska, że właśnie mamy, Polska ma Francję, Austrię i Holandię, więc pewnie tam zbyt wiele nie zwojujemy. I my też tak mamy, że w sumie możemy sobie pograć, zrobić dobre wrażenie, dobrze się pobawić, fajnie, że będziemy, ale koniec końców raczej na pewno nie wygramy. I a teraz jak już gadamy o tym matchmakingu, to jeszcze może zapytam tutaj Pretola, co sądzi o tym matchmakingu, tak? Bo tutaj jeszcze jest Pretol na głosowym. No ja sobie sprawdziłem kilka tych królestw i widzę, że ta tabelka ma błędy. Bo na przykład królestwo 1164, które ma 14 biliona powera, ma o ponad 120 milionów KP więcej niż na tej tabelce. Jeszcze raz, które królestwo? 1164. 1164. Ale my nie mamy takiego królestwa. My mamy 1163. W RP. 1163, nie 64. No to ktoś zrobił błąd w takim razie. No to na tabelce jest błąd. A zobacz, czekaj, czyli my mamy, tak? Tak, na tabelce jest błąd. A zobacz, czekaj. Chwileczkę, zaraz zobaczę te nasze. Także nagle KVK się nie robi takie. Nie, 6-3 mamy. A no 1-1-6-4. Okej, to królestwo. Czekaj, chwila. 1-1-6-4. Chwileczkę, muszę zobaczyć. A sprawdzasz na którym? Na czym? Na flyszu czy na 9-3? 9-3. A, no to na 9-3 to nie ma co sprawdzać, bo 9-3 uważam, że jest beznadziejne. Na 9-3 to my mamy chyba tam ponad 200 milionów killpointsów. A tak naprawdę ja sprawdzałem specjalnie już u Flysha, bo widzę, że test 9-3 jest naprawdę słabe. Szczególnie ostatnimi czasy. No jak my tam mamy 200 miliardów KP, czy tam nawet więcej chyba. Bo wiem, bo u nas Automatic zrobił właśnie na podstawie 9-3. I ja później zrobiłem od Flysha i wyszły zupełnie inne numery. Tak jakby w ogóle zupełnie co innego, nie? Inne no faktycznie, właśnie widzę. No właśnie tak. Jakoś... Poczekaj, bo teraz to mi na czacie piszą tutaj, że Discord echem teraz wali, więc musisz ściszyć nas jakby dla siebie, ale nie na OBS-ie, jakoś to musisz wyczaić. Bo jakby przez stream nas przebija, a pewnie to dlatego, że na głośnikach mikrofon łapie to, co głośnik nadaje. Dlatego nas podwójnie słychać. Dobra, spokojnie, ja spróbuję znowu włączać i wyłączać, jak będziecie mówić, także bo tutaj po prostu wystarczy, że kliknę, bo tak to mam zawsze odsłuch. Musiałbym mieć podłączony odsłuch na słuchawki, a nie mam po prostu takich słuchawek z jackiem, żeby podpiąć do mikrofonu, bo myślę, że wtedy by było lepiej i by mi nie ściągało, albo po prostu gdzieś to zmienić w ustawieniach, ale nie chcę to robić na live, bo to zawsze jest, kurczę, problem i się boję, że później w ogóle nikogo nie będzie słychać. Także ja będę klikał po prostu, kiedy ktoś inny będzie mówił, albo będę sobie wyłączał, kiedy ja nie mówię i myślę, że wtedy będzie spoko. Dobra, a jeszcze jest sprawa taka, że tak naprawdę... Boże, słowo mi brakuje. Że teraz z Flashem miałem taki problem, ja wolę 9-3 jednak, żeby określić seed, natomiast żeby kapeki, to mu faktycznie można sprawdzić u Flasha. Natomiast ja mam problem z u Flasha, że on bierze pod uwagę kingdoms, które są w KVK 1, 2, 3, które naprawdę nie reflektuje potem matchmaking na Season of Conquest. I to jest największy ból mój z Flashem, tak? Bo tam masz... masz królestwa, które nawet jeszcze nie wyszły do KVK 1, nie? Tak, tak. To znaczy, no dla mnie to nie jest problem, bo dla mnie seed nie jest ważny w ogóle od królestw. Bo ja też nie musimy nadzorować swojego. Według Flysha właśnie dlatego jesteśmy na D, a wydaje mi się, że tak naprawdę jesteśmy na C. To jest na przykład ten błąd, bo ja napisałem nawet w tym, że jesteśmy na D i u Flysha jesteśmy na D, a pewnie jesteśmy tak faktycznie na C. Tak czy inaczej, no z killpointsami ja po prostu sprawdziłem swoje królestwo, nie? No jak zobaczyłem różnicę, to rzeczywiście, no nie ma co. Ja tu zaraz podrzucę na czat tą ja stronkę, którą Flash ma. Ja już mogę rzucić, już mam gotową.
Okej. Okay. Chodzi mi o to, żeby wrzucić chwileczkę, gdzie ja tutaj jestem. Ja już mam. Już jest. O, właśnie tutaj Storm wrzucił. To jest stronka, którą po prostu bardziej polecam. Wydaje mi się, że jest lepsza. A ja teraz chciałem zrobić taki mały teścik. Jeszcze nie znam sam jego wyniku, ale jestem ciekawy, jak myślicie, bo chcę zrobić zestawienie, bo trochę znowu podbudowałem sobie mojego Siege'u. Już jestem bliski 5-5-1-1, bo mój tutaj Gonzalo już jest 5-4-1-1, więc trochę znowu mam większy march speed i chciałbym zrobić zawody pomiędzy, czekajcie, tylko chciałem właśnie ten trzeci marsz mój, bo on nie jest taki szybki. Henry i Nebu oboje mają plus, jeśli chodzi o march speed i jestem ciekawy, jak myślicie, który z tych dwóch marszów będzie szybszy. Czy będzie to Małgorzata i Gonzalo z taczkami, czy to będą jednak łucznicy? Przypominam, że taczki to jednak taczki. Taczki są najwolniejszą jednostką, ale tutaj naprawdę jest sporo dodatków, jeśli chodzi o Siege i prędkość marszu. To może zapytam na scenie, jak myślicie? Ja myślę, że jednak nie wiem, szczerze, to jest tak, nie wiadomo ile tam ma bonusowy Marsh Speed ten Małgorzata, bo nie zobaczyłem ile, ale tam ile ma 70? No to mi się No wydaje, właśnie, że właśnie o to chodzi, że nie wiesz. no to ciężko mi stwierdzić teraz, no nie będę strzelał, ale jeżeli miałbym strzelać, to pewnie jakoś nagle Siege wyprzedzi, jak już tak nastawiłeś, już testowałeś to na pewno, więc chcesz pewnie wszystkich zszokować. Nie, ja jeszcze Zresztą. nie patrzę. Ja patrzyłem wcześniej i wcześniej byli szybsi łucznicy. Jestem ciekawy, jak będzie teraz. Preto, jak myślisz? Hot Wheelsy wygrają, czy łucznicy? Tam oboje jednostki T5, tak? Tak. Dałbym taczki. Dobra. Taczki. Kaples, czy będzie strzelał? Kaplus chyba coś gdzieś uciekł przed A, chwilą. chyba go nie ma. Okej, dobra. No to dobra. To dorzucimy jeszcze może trzeciego. Chociaż nie, najpierw zrobimy Na razie takie dwa, bo to wyścigi. wtedy. Okej. Dobra, powiedzmy, że tutaj to będzie dosyć daleki wyścig. Marsz. Nie są w tym samym miejscu. I co? No i widzimy, że łucznicy jednak 3,44, Siege 4,11, ale ciekawe jeszcze chcę zobaczyć, jak pójdą, bo jak pójdą, zobaczcie, niby przewidywania były takie, że tutaj są. O! Zobaczcie. Jak w przewidywanych było, że szybszy będzie ten marsz łuczników, a tutaj właśnie tak naprawdę widzicie, że 10 sekund szybsze są taczki. Już widzimy, że taczki tutaj wychodzą na prowadzenie. Także to jest w ogóle spoko. Jeżeli ktoś ogląda w ogóle, jak zwykle taczki podróżują, to fajnie widzieć, że taczki potrafią rzeczywiście być szybkie. To się mi może przydać, gdzie coś tam, nie wiem, jak się trafi, jakieś zbieranie surowców czy coś takiego. Zobaczcie, kurczę, ładnie idą te taczki. 10 sekund Masz go szybsze. 5-5? Masz go 5-5 czy 5-4 to jest? Nie, moje taczki będą jeszcze szybsze. I moje No to taczki jest 5. będą jeszcze sporo szybsze, bo już mogę pokazać, że Gonzalo doda jeszcze 3% prędkości marszu. Ale to jeszcze nie koniec zabawy, bo jeszcze tutaj gdzieś będę miał talent. Czekajcie, czy tu już mam? Tu już mam powbijane, ale chyba tu. O, tu jeszcze będę miał 1% prędkości marszu. I nie, resztę nie. Resztę nie, to już bym musiał robić złote rzeczy. I wtedy miałbym. Ewentualnie jeszcze mogę mieć na uzbrojeniach trochę więcej tej prędkości marszu. Bo tutaj chyba nie mam w ogóle prędkości marszu. Jeśli chodzi o Siege, a mógłbym teoretycznie mieć. Dobra, to robimy jeszcze drugą rundę.
Zobaczymy teraz kontra piechota, bo wydaje mi się, że moja piechota jest szybsza. Ale piechota z kim? Scipio Liucze? Scipio Liucze, tak jest. No to nie, to Scipio Liucze tutaj no raczej nas na pewno będzie szybszy. Tylko jakby musisz poczekać, aż super skill Scipio się zejdzie 10 sekund to najpierw, nie? Z po wyjścia struktury. Nawet jeżeli to i tak, jeżeli ktoś by skakał po płytkach, to i tak ten Scipio Liucze będzie szybszy, albo nawet jeżeli przeskoczy przez miasto, to zdecydowanie będzie na pewno w zależności jak to będzie się poruszało. Natomiast tam Scipio ma przecież drzewko talentów wsparcia, gdzie po prostu ma ten talent, że szybkie odchodzenie, że dostaje 60% marsz speeda na 10 sekund, więc no to tutaj nie będzie porównania. Natomiast jeżeli to będzie taki jeden prosty autostrada, że dwa marsze idą w tę samą stronę, no to raczej piechota będzie szybsza. To jest w ogóle super. Mi się wydaje, że dwukrotnie prawie będzie szybsza. Muszę ich wycofać, bo po prostu wybrali inną ścieżkę jakimś cudem, mimo że praktycznie stoi jeden marsz na drugim marszu. Ale dobra. Wybierzmy jakiś może bliższy punkt jednak. Zwykle tak daleko nie podróżujemy w roku, więc w sumie może taki test byłby nawet lepszy. No tutaj różnica jest niewielka. Zobaczymy, czy znowu jak rzeczywiście już pójdą, to będzie różnica. Łeb w łeb. A zobaczmy tutaj. A tutaj jednak taczki cały czas szybsze. Minimalnie. No dobra, minimalnie, ale taczki szybsze. Ale jeżeli by skoczył teraz do miasta Scipio jakiegoś albo da jakieś flagi płytkę, no to Scipio wyprzedzi. Dzięki drzewkowi. Tak? Czyli jakbyś szedł teraz na to drewienko i przeskoczył, to by było szybsze piechota. Ale chyba Margaret też ma talenty, jeśli chodzi o support. Tak jest. Tutaj Margaret też mogłaby skakać. Naprawdę? Nawet nie wiem. Ona ma talenty wsparcia. A czekaj, to w takim razie jak działa ten talent na spowalnianie? Bo tam jest after taking skill damage. No tak, w sumie też ten jest skill damage. Dziwne, bo to Gonzalo robi smite damage, tak? Czy bo już nie patrzyłem nawet na tych. Tak, range smite damage. Czyli tak. Czekajcie chwilę, bo coś mi się tutaj zepsuło. Czekajcie. Okej, chyba jest dobrze już. Przepraszam. Był chwilowy problem. Okej, teraz już możesz mówić z powrotem. Jestem ciekaw w takim razie, czy support skill, support tree, w takim razie ten ostatni skill spowalnienie, czy Siege może spowalnić na dystans? Drzewki to jest talent. Ciekawe. Moglibyśmy to przetestować. Czekajcie. A nie, to jest active skill, to na pewno działa. Dobra, bo to nie jest skill damage, tylko jeżeli już dostaje active skill, czyli na pewno działa ten slow. Tak, zaraz pokażę. No nie, znowu mi się to włączy? Chwileczkę. A nie, przepraszam, teraz ktoś zasubskrybował po prostu. Okej, dzięki wielkie. Niekiedy tak jest, że później się włączy i się nie chce wyłączyć za Chiny ludowe, nie wiem dlaczego. Okej, wracając do tego, co mówił Storm, to pokażemy tutaj, o co chodzi. Chwileczkę, tu jest chyba to spowalnianie. Używa aktywnej umiejętności, maksymalnie 5 pobliskich oddziałów przeciwnika traci 5% szybkości marszu na 3 sekundy. No, tylko właśnie to jest kwestia tego, czy te 5 marszy pobliskich to jest w pobliżu mojego marszu, co przy atakach dystansowych jest idiotyczne, bo nie chcemy, żeby tam były nasze tam jakiekolwiek marsze, bo gdyby to było jakby w zasięgu, gdzie używamy tą aktywną umiejętność, to wtedy to by było świetne, ale wydaje mi się, że to tak nie działa, że to nie, to te pięć... chodzi,
Procent to chodzi są o... marsze, które są blisko nas. Nie, nie, chodzi to chyba o to, że maksymalnie 5, bo to jest, używa aktywnej umiejętności, czyli na przykład jak Gonzalo trafi, to jeżeli ma AOE, to wszystkie te marsze, które zostaną trafione Gonzalo, tak mi się wydaje. Tak, bo to no chodzi to wtedy... o to, że jak otrzymają, te marsze, które otrzymają, i to może być maksymalnie 5. Tak? O to chodzi. A, no to by było ekstra. To w ogóle na arkę, jaki to jest wypas, wyobraź sobie, że teraz masz takich Gonzalo trochę i spowalniasz wszystkich, no to by było grube w sumie. No bo tak w KVK, ja wiem, ale zastanowię się nad tym talentem, bo tutaj inżynieria, wiadomo, że inżynieria będzie miała swoje też ważne talenty. Oczywiście tutaj też są talenty, które dają mi prędkość marszu, tak? I dzięki temu ta Małgorzata jest taka szybka. I tutaj też mamy właśnie też ten talent, tak? Chwileczkę, nie, to jest punkty życia, ale jest gdzieś tutaj też taki talent, który daje szybkość marszu, mi się wydaje, właśnie tych jednostek oblężniczych. Nie, chwileczkę, coś mi się wydawało, że coś w tym stylu było na supporcie, ale może mi się przewidziało, może coś mi się pomyliło. Okej, okay, tak czy inaczej, na pewno support mamy, na pewno są tutaj też talenty, które dają właśnie prędkość marszu, chociaż tutaj zobaczcie, 15%, to jest też fajne, nie, mi się pomyliło, to nie były prędkość marszu, to jest tutaj atak, obrona i punkty życia, no ale i tak to jest bardzo fajny talent, jeśli chodzi o wsparcie. I w ogóle fajnie, że te talenty właśnie Małgorzata ma, to był jeden z powodów właśnie, dla których robiłem właśnie Małgorzatę, a nie Babura, właśnie te talenty wsparcia, które też dają fajne statystyki, także wydaje mi się, że to jest spoko. No to co? Kupi też pakiet na Margaret, to praktycznie 5 bez żadnych złotych główek, tak? Tam jakby ten, o wprowadzenie tej laudacji, też jak ktoś teraz zrobi konto na Season of Conquest, to teraz ma te zadania na tego drugiego. Ha, czyli nie ma już Małgorzaty, tak? No, szkoda. O, teraz na tamtym miejscu jest Ralka właśnie. Ashur. Ashur Joanka chyba. Jest sformowana w Gorgo teraz. Na tej mapie, co wtedy pokazywałem. Okej, okay, to już tam przechodzimy. A później tylko zrobimy teraz... ostatni test z kawalerią, ale myślę, że tutaj z kawalerią to... O, tu już chyba każdy jest pewien, że kawaleria wygra. No nie, to był Zuga jednak, przepraszam. No ale już flaga właśnie aktualnie padła. Tak, a w drugiej widzę jest ten, Lohar. Oho. Farmy zaczynają się napełniać. Oj. A już widać, w którą stronę to poszło. Dobra. Poradzili sobie, to teraz ostatni wyścig, tym razem Siege kontra Kawaleria. Spróbujemy ich wysłać. Jeszcze Ralka, ojej, cało, na samej górze, o, Ralka, na tej mapie, na cało, na garnizonie, wola, moła, muncius, o, Ziska wskoczył, flaga się buduje, 912, 900. I ten Ziska okay. Chyba przegra. Oj. 900. Już jestem, dzięki. Oj, tutaj tam, mimo to, że to jest zero reinforce do tego rally, to i tak to rally bije jak wściekłe. Ale już idzie jakiś większy gracz chyba to, czy to jest z tej samej koalicji? Tak, już to ralka nie uda się niestety, no ale... Przez te chwile, ja jestem ciekaw, jak ten raport wyglądał, bo przez pierwsze 10 sekund tam stał cało. No to na pewno pięknie, no, ale już zrezygnowali teraz. Nie udało się. Też ciekawe, bo skill ten na niszczenie flagi jest. I zobacz, flaga, która się buduje, ma już zużyte wytrzymałość. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zobacz. Tak. To często zauważyłem właśnie na stratagemach, że coś takiego jest. Że właśnie, no na szczęście nie idzie zniszczyć całkowicie, ale
Ale taki, to trochę tak jak bug wygląda jednak, nie? No bo to dziwaczne, No że tak, flaga się naturalnie. wybuduje i od razu jest trochę zniszczona. Na Tides of War też mieliśmy, ale tutaj jeszcze druga jakaś rally idzie, a już zanulowali, ale też na Tides of War był też właśnie taki umiejętność, że po prostu po 8 sekundach walki jest ileś tam szansy, żeby zbić budynek na 10%. To chyba prawie identyczne jak ten i to działa na 3 sekundy. I mimo to było w bardzo głupim momencie, ponieważ to było na pasie 7. Więc jedyne sensowne użycie tego to było podczas fortecy, ale tak naprawdę no, palenie tych fortec w dzisiejszych standardach Rise of Kingdoms no, to praktycznie jest nieopłacalne, chyba że się ma ogromną, ogromną przewagę, prawda? I tutaj widzicie fajne zastosowanie tego rifra, którego wam pokazuję, też ma Małgorzatę. No i widzicie, tak? Stoi w takim miejscu, gdzie jest chroniony w dużej mierze przez tych graczy, tak? Więc WRC tak jest. Oni mają ogromną po prostu przewagę w polu, w tym segmencie, tak jakby tutaj, tak? Bo przed chwilą próbowali robić mobilizację na tę flagę, to im się nie udało. Te 71 tutaj odparło tą mobilizację, no ale widzimy, że jednak jeśli chodzi o walkę w polu i posiadanie właśnie tego fragmentu tutaj, to wygrywają zdecydowanie. No i właśnie w takich fragmentach, jeżeli ja bym jeszcze tą wieżyczkę jeszcze posłał dalej i wrócił ją na środek tego bola, który tutaj jest, ten WRC, Oho, zejdź sobie i troszeczkę strzelał. niżej. Zejdź sobie troszeczkę niżej i ktoś tutaj sobie zrobił, postawił wieżyczkę Attillą, pewnie z ekwipunkiem. Kord 916-876. Idź wzdłuż rzeki i znajdziesz tą Attillę. I sobie tak Attila strzela. Tator? Nie, to jest Babur. Chwila. Nie, nie. A tu Jest... jest Atella, okej. I sobie gryzie. Tylko jestem ciekaw, jakie te raporty ma co Matyldo. Tak, widać, że Gonzalo jest jako drugi. A, Czyli czy on Atella używa tego skilla? A, Gonzalo. używa tego skilla, patrz. To nawet może mieć ekwipunek pod kawalerię, zmieni sobie formację i Gonzalo i tak ustrzela. To jest bardzo ciekawe. Tak samo jak ten. To nawet nie trzeba się jakoś mocno fokusować w Sirze, tylko wystarczy drugi dowódca i strzelasz. No tak, faktycznie, nie? Rzeczywiście, O, to może być też jakiś pomysł z Siege'em, właśnie pierwszy dowódca, zwiedzą który się. nie Tak, używa zobacz. active skilla Zobacz, ogólnie. on ma full KFT5. Przemieszcza się teraz, żeby strzelać się. O, jaki pojedynek teraz będzie. Pojedynek wieżyczek tylko u mnie, kto wygra? Attila czy Babur? Wydaje mi się, że ten No, Attila jest numer... zdecydowanie lepszy. Ważna różnica w liczbach. A przecież Gonzalo się pasuje idealnie za Attilą, bo przecież Attila zwiększa normal attack damage, a on zadaje ranged smite damage. Przypominam. Szkoda, że Attila się nie odpala te skille, ale jakby to się odpalało, to by była masakra. No. Zobaczymy, czy nam raport da, ale naprawdę, kurczę, mega to było. Tylko Myślę, że też jakby ta druga wieżyczka była bardzo słaba, ale ten tak. Attila pięknie A druga posprzątał sprawa, że równo. chyba tylko ekspertyza chyba na Tyli dopiero jakby miał poniżej 50%, to wtedy 20% normal damage. Natomiast tak to musi chyba, jest pisze If this commander contains only cavalry unit, whenever it launches basic attack, czyli basic attack, to czy to jest range? Pytanie. Bo jeżeli to działa, to zwiększa bonus damage, jeżeli to zwiększa. Tylko pytanie, czy to zwiększa? No myślę, że tutaj będzie dużo takich właśnie akcji, żeby się zastanowić. Ciekawe, ciekawe naprawdę, jak to wygląda. Tutaj jeszcze w sumie mamy też te artefakty, tylko
Czy artefakt na przykład by coś tutaj zmienił? Tak. Żeby atrybuty na Zmieniłby. przykład na kawalerię dać od Tak. Gonzala. Nie? Tak, To tak, by tak, też tak. jeszcze dało coś. No by dało jeszcze większy atak chyba, nie? Tak, tak, Tak. tak. 20% ataku, Mar Speed i 10% defensa. No naprawdę, bardzo chętnie zobaczyłbym ten raport, bo byśmy wiedzieli, czy właśnie może, może nie te marsze, które ja robię, tylko właśnie Tylla będzie królem strzału z dystansu, a Tylla w ogóle będzie królem wszystkiego. Znaczy, wiesz, I no, wydaje mi się, garnizonu, że... i tych ataków dystansowych. Chociaż w sumie, szczerze powiedziawszy, jednak to, że ma się z ataku dystansowego obrażenia, to też jest bardzo spoko. O, znowu jedzie tym Matyllą. Zobaczymy go jeszcze raz w akcji. Wszystko na to Tylko właśnie, wskazuje. Jeżeli by to działało, to wtedy jeżeli pytanie, jak brzmi Liucze, prawda? Bo Liucze zadaje dodatkowy atak, więc można by zrobić Liucze też Gonzalo i też by ciekawie to działało przecież. Prawda? O tak, tak, tak. No, to można by dosyć łatwo sprawdzić, bo ja mam Liucze. Więc to możemy, to z Liucze to mogę za chwilę sprawdzić, czy daje dodatkowy atak. Myślę, że powinien jak najbardziej dawać bo to jest dodatkowy basic atak. Atak. Tylko pytanie, czy definicja basic atak, to czy ranged atak? Czy to jest ta sama definicja podchodzi? Nie? To jest taka zagwozdka. Czyli musiałbym po prostu zrobić taką parę, Gonzalo i Liucze i zobaczyć, nie, czy będzie to... Liucze Gonzalo, żeby mieć ekwipunek na piechocie. Tak? Chodzi o to, żeby używać nie Siege'a, tylko jednostek nie Siege'a, tak? To znaczy mi chodzi o to, czy w ogóle ten dodatkowy atak będzie działał. Tak? To wystarczy, że cokolwiek użyję. Bo to no są nie, bo umiejętności. Wtedy ekwipunek, wtedy byś musiał... A, no tak, wtedy drugą stronę, ale wtedy już tracisz skilla Marek Małgorzaty, co jest gorzej, ale jak użyjesz Liucze, to już masz gotowy, full ikoniczny ekwipunek, tak? Ten swój pod piechotę. Zobaczymy. O, strzela tutaj do Henry'ego, zobaczcie. Pyk, pyk, pyk. No, ładne ma obrażenia. O, teraz tego Liucze chwycił. Through. Zobaczcie, coś tam strzela. Ale ta wymiana, właśnie to jest to, że jak się tak strzela tylko parę sekund, to widzieliście, że ta wymiana nie była jakaś fantastyczna. Tutaj, no właśnie, dużo lepiej jest takie strzelanie, to może się wydawać, że o, dobra, ale super, fajnie, ale najlepsze jest właśnie wtedy, kiedy rywal do końca się nie rusza. O, tu widzimy, ktoś się wkłada tak jakby pod niego. Zobaczcie, teraz by go fajnie tutaj strzelał, ale nie robi tego. No, może się cofnie teraz na tego Liucze? Chyba tak. Zaraz zobaczymy, oho, jak będzie ta wymiana wyglądała. Idzie rally na tą budującą się flagę chyba? Nie. Na co idzie to rally? Na jakąś flagę idzie rally też, Nevski. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo. Widzicie, że o, ja te białe numery w miarę równe. Ja bym strzelał w te marsze tutaj, zobacz, cało przebiega. Garnizon nawet wyszedł. Jakaś mobilizacja. Na tą flagę. No ale to się nie może udać. Czy ja wiem, jeżeli nie będzie garnizonu? Zobacz, że to jest mega duży front. Oni muszą bronić bardzo dużą flagę. Zobacz, że na długości całej rzeki te flagi się stykają prawie. Więc tutaj o pomyłkę bardzo łatwo. Zobaczymy za 7 sekund. O, no i właśnie o tym, to, co mówiłem. Zobacz, jaki garnizon. Rzeczywiście, sypio na garnizonie. To się na pewno nie skończy. No, ale to jest chyba... Nef ale zobacz, nie wypełniają flagi. Ale jakby tu była Attila, to by się udało. To jest sypio Gorgo.
Ale jakby tu była Attila, to by ludzie nie sformowali też, nie? Ale no właśnie o tym mówiłem. Nieprzygotowanie. Zaskoczenie i mamy efekt. Bo dawno nie patrzyłem, ależ porażka. Czekajcie. Czy mógłbym poruszać temat parowania piechoty w polu? Gorgo Liu, Scipio Liu, Liu Alex. To już kiedyś mówiliśmy na ten temat. Pamiętam, jak właśnie Storm opowiadał. I chwileczkę. Wydaje mi się, że wtedy mówiłeś o tym, że najlepiej jak sparować. Może ty powtórzysz, żebym ja się nie pomylił. Jeden marsz Scipio Liucze, dwa marsze Guan Scipio, Gorgo Liucze lub Alex. Liucze Alex. W zależności kto co ma. Tak? Ale jeżeli zaczynamy dopiero parować piechotę, to najpierw Liucze, potem Scipio. Bo zawsze lepiej inwestować w tych nowszych dowódców, prawda? Bo Scipio już za niedługo będzie już troszeczkę starszym dowódcą. Prawda? Tak, tak. Chwileczkę. Mam pytanie, czy chciałbyś nam pomóc wypróbować... ale co wypróbować? Wypromować 2482. To pogadamy, to później jakiś PM, coś w tym stylu. Pojedynek tych taczek tak samo emocjonujący jak wczorajszy mecz 120 minut. Ja się przyznam, że tego wczorajszego meczu, no tego się nie dało oglądać. To jest po prostu porażka. I ja patrzyłem do końca jakby nie, stwierdziłem, że będzie na pewno dogrywka i będą karne, ale to było tak tragiczne do oglądania, że później widziałem tylko karne. Nie oglądałem dogrywki, bo to było to po prostu, nie szło tego oglądać. Zero strzałów. Myślę, że ktokolwiek nie był Polakiem albo Walijczykiem, jakby oglądał ten mecz, to był totalnie załamany. No, także rozumiem o co chodzi. Okej, ale jeszcze wrócę do tego mojego pojedynku i pokażę, że kawaleria jednak cały czas jest jeszcze szybsza od tych ale jednostek tutaj... obrążniczych, tylko pytanie, jak bardzo szybsza. Zobaczmy. Teraz będzie dobrze widać. 20 sekund szybsza. No, także tutaj jednak nie ma co. Kawaleria będzie szybsza zawsze. No ale właśnie, jak te parę procent jeszcze podreperuję, to może to nie będzie 20 sekund, tylko 15. A chociażby to, że jestem w stanie gdzieś teoretycznie przynajmniej uciec łucznikom i piechocie, to już jest zawsze jakiś tam plus. Mhm. Ale no widzisz właśnie, jednak można sobie też coś pokombinować w ten sposób, nie? Tak, ten Attila mnie intryguje po prostu. Chwileczkę, no niestety ten kolega, który tutaj pokazywał, nie dowiedzieliśmy się, ale spróbujemy sobie zrobić właśnie, czy będziemy mieli dodatkowy atak, kiedy użyjemy Liucze. Tutaj mogę użyć w ten sposób. Dobra. A, kurczę, 100 tysięcy. No dobra, powinien się włączyć ten dodatkowy atak. Mimo wszystko. No, jak jeżeli jest na drugim, to tak. I tu mam 100 tysięcy, to tak szybko znowu ich nie ściągnę. Kurczę, akurat ten mi zszedł. Ale dobra, zaatakujemy tego. Ha, kurczę, nie, bo on będzie teraz w pobliżu. To jest ten minus, że właśnie barbarzyńcy się szybko, no, szybko podchodzą, ale spróbuję później tą 24 tutaj zaatakować i zobaczymy, czy będzie ten efekt, no bo jeżeli jesteśmy w bliskim dystansie, to wtedy ta moja wieżyczka w zasadzie atakuje tak jak każdy inny marsz. Tak, to jest normal atak chyba. Także musimy po raporcie później, najlepiej właśnie gdzieś tam z jakiegoś kąta. O, może teraz się uda? O, udało się. Dobra. Spróbuję te kilka strzałów. Mamy trzeba to... potem na raporcie zobaczyć, ale po białych numerach nie wygląda na to, żeby dwukrotnie. Mhm.
uderzone były. Tak, ja w sumie nigdy nie widziałem, jak to wygląda. Jak te, chociaż teraz były wysokie te białe numery, tak jakby Nie, nie. podwójne, bo było 1300. To raczej Dobra. Małgorzata miała. Ja się zaraz zobaczymy na raporcie. Jak się nazywa ta umiejętność? Już ci mówię, masz angielską wersję? Ja mam nie, ty masz ja mam tą polską teraz włączoną. Z angielskiego to jest ponad wszystkich króli, coś takiego. Bo jest above all kings. Ale to chyba widzielibyśmy też po tych białych numerach tutaj, nie? Że one powinny być jakby dwa razy wyższe, czyli jak zadaje tam 900 do 1000. Nie, to musisz kliknąć tą strzałkę. O. Nie. Musisz kliknąć tą strzałkę i wtedy zobaczyć. Tutaj mi się wydaje, że może być. Znaczy, dobra, wiesz, najpierw zobaczę, jak się nazywa ta umiejętność, żeby nie było później jakiejś skuchy. Dobra, piechota, klucze, ekspertyza. Ponad królami. Okej, dobra, czyli teraz szukamy ponad królami, czy się aktywowało. Gdzie te raporty? Dobra. No i szukamy. Tu nie ma. Drugi. Nie ma. Tutaj też nie ma. Nie ma. Nigdy nie szukałem tej umiejętności, więc nie wiem, czy ona jest na początku, czy na końcu gdzieś. Już ci sprawdzę. Nie widzę jak na razie. Po 11 rundach jak nie ma, to by było dziwne. Nie ma tego nadal. Czyli skill Attyli nie wchodzi też. Niestety. To dopiero Attila ma sens, jak ma więcej niż 50%. To tak naprawdę najlepiej by było umieścić takiego dowódcę, który ma jak najwięcej ataku lub najwięcej statystyk. To nawet można by było pokombinować i tak naprawdę chyba największym dowódcą, który daje największe statystyki, to chyba Minamoto z muzeum, z czego co mi się wydaje, czy w tym będzie. Może być. Ja jeszcze chciałem sprawdzić tego Juliusza Cezara. Bo on tam też daje statystyki. Chwileczkę nie, teraz no, trajam. To już Cezar, ale chodzi bardziej o to, że przez Attilę i Liucze można by było wtedy używać ekwipunku głównego, tak? Czyli te wszystkie, które można sobie robić, po prostu sobie brać jako to dodatek. Natomiast jeżeli to by był leadership, no to też nie ma sensu, tak? To ktoś musiałby mieć full leadership set, nie? Czy jestem też ciekawy, czy na przykład działa tutaj Trajan. Gdy oddział tego dowódcy za każdym razem, gdy wykona zwykły atak, zyskuje premię 6% do obrony. I że ten efekt się na przykład kumuluje. Ale wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, że ta umiejętność strzelając z dystansu by nie działała, tak? Że no to jest zwykły atak. Zwykły atak, tak? Więc to nie jest zwykły, musiałby się nazywać zwykły atak dystansowy i wtedy, więc jednak musielibyśmy rzeczywiście patrzeć na statystyki. Kawaleria. Jeśli chodzi o Minamoto, to co on nam tutaj daje? 20% ataku. To jest zwykły atak, więc to by się nie muzeum tutaj nie dostajesz kwalifikowało. 60 w sumie. Masz muzeum na drugim poziomie. 30-30. O to mi chodziło. W sensie nie opłacałoby się to bardziej niż zwykli dowódcy dystansowi. Okej, mamy jakieś pytanie. Czy mógłbyś doradzić? Mam marsz Hermann Zygel-Young i myślę nad drugim marszem, albo Bodika z Aszurem, lub próbować budować od początku marsz kawalerii.
Ja bym poczekał na tą nową kawalerię, którą wyjdzie i podjął tą decyzję. Jeżeli ten nowy marsz kawalerii, nowy dowódca kawalerii będzie mega super, to wtedy chyba lepsza byłaby ta kawaleria jednak. Tak, no, często, rzadko jest taki dobry marsz drugi, dwa takie super mega, żeby były lepsze od na przykład kawalerii czy piechoty. Ile surowców powinienem mieć przed KVK1? Walczę na jeden marsz. Ciężko mi powiedzieć, to są na pewno te czwórki, więc nie będziesz potrzebował jakiejś ogromnej ilości surowców. To wszystko zależy od tego, ile zamierzasz walczyć, tak? Jak bardzo Znaczy, aktywnie będziesz tu walczyć, jednak. bo można prawie że każdą ilość surowców nawet jednym marszem przepalić, więc tutaj naprawdę jest to kwestia twojej aktywności, jest to kwestia, nie wiem, tego, jaki ten marsz rzeczywiście jest. AB, gratulacje, udało się odblokować Zygę. Okej. Mam do kawalerii legendarne spodnie z punktami życia i resztę mam epickie i mam szkice do ekwipunku dla kawalerii, ale nie z setu. Czy one się nadadzą? No, to pytanie od Seby. Ja już kiedyś, jak robiłem odcinki o ekwipunku, to pokazywałem tutaj, że jeśli chodzi o ten ekwipunek, to on ma sens, nawet ten niesetowy, jeżeli na przykład go masz na dwóch marszach, tak? No bo czekajcie, zobaczcie, na przykład tutaj mam atak kawalerii 12%, a ten setowy daje 11% punktów życia. I oczywiście ten setowy jest dużo lepszy, jeśli chodzi o tą zbroję, i dużo bardziej się w nią opłaca inwestować, szczególnie gdzieś tam na początku, ale z kolei tutaj mamy dużo lepszą dostępność szkicy, co ma swoje znaczenie później, jak będziemy robić te kultowe atrybuty, czy jak będziemy nabijać talenty, bo naprawdę jest olbrzymia różnica w zdobywaniu. Zobaczcie, tutaj na przykład Znaczy, mam tylko 9 fragmentów tej zbroi, a tutaj mam 3 całe szkice. I tutaj nawet się nie się nie zgodzę z tobą. spociłem przy tym, bo dostałem je tak jakby za darmo. Więc coś, co Znaczy, ja tutaj się robię na kompletnie nie przykład w zgodzę. moich marszach, to ja mam coś takiego, że mam jeden marsz legendarny i tutaj mam wszystko setowe, i mam drugi marsz legendarny i mam wszystko niesetowe. I tak sobie to po prostu rozwiązuję, bo tutaj dużo łatwiej mi jest wbijać różne rzeczy, właśnie talenty, te atrybuty kultowe i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam taki na to pomysł, nie wiem, co jeszcze Storm powie. Ja się kompletnie z tobą nie zgadzam. To jest jakby strata materiałów, ponieważ atak kawalerii jest bardzo, bardzo mało potrzebny, a tracimy jakby ekstra obronę w porównaniu, jeżeli to tylko tak naprawdę wtedy to wygląda w ten sposób, że ten marsz nie może spaść do żółtego. I wtedy trzeba grać tak bardzo, bardzo ostrożnie, żeby to miało jakikolwiek sens, bo ekwipunek zrobiony pod atak musi mieć dużą ilość jednostek. Jeżeli on będzie miał mniej ilość jednostek, to wtedy on się rozkłada jak domek z kart. Więc jakby kompletnie się nie zgadzam, szczególnie, że teraz koszty materiałów są ogromne, tak? Sam nawet wspominałeś, tak? Że po prostu teraz bardziej ludziom brakuje właśnie nie tych materiałów, nie tych szkicy, a materiałów wręcz, bo zobacz, że no okej, to jest akurat na tym masz szkicę, ale zobacz, że masz inne mnóstwo rzeczy, na przykład kontrola Nawara też jest identyczna prawie dostępność co ta czarna, a jest użyteczna i tyle samo materiału i jakby moim zdaniem to jest szkoda materiału na taki ekwipunek. Tak? Tak samo jak te buty pod kawalerię niesetowe, to jest ta sama sytuacja. Atak też ci dają, ale to tak naprawdę tracisz o wiele, wiele więcej nie posiadając tych dobrych. Więc ja się tutaj z tobą kompletnie nie zgodzę. Okej, dobrze. No to myślę, że różne bywają sytuacje. Jeszcze tutaj pozdrawiam, dzięki Piotrek. Miłego grilla, super. To bym w sumie chętnie. Ale myślę, że teraz jest właśnie, święta się zaczynają, ma być ciepło, także może też jakiś grill wpadnie. A wracając do tego tematu ekwipunku, no nie powiem, żeby tak było znowu, bo ja na przykład miałem duży deficyt, jeśli chodzi o szkice. Więc wydaje mi się, że czasem tak bywa po prostu, tak? Że ja miałem
bardzo dużo materiałów w pewnym momencie, a nie miałem właśnie szkicy. A szkice te legendarne trzeba kupować praktycznie za klejnoty, więc ja miałbym olbrzymi problem. I tutaj, jeśli chodzi o ten ekwipunek z atakiem, on jest naprawdę bardzo dobry. I ten, którego tutaj używam, w sumie też go jakoś tak, to są na przykład rzeczy, które są z KVK, więc ja nie mam tego też tak zrobionego jakoś totalnie bez sensu. Tutaj na przykład też mam punkty życia, więc różnie to bywa, trzeba zawsze popatrzeć, co i jak, co mi co daje, czyli właśnie, czy tutaj mam punkty życia, a tam mam atak, bo to są duże różnice. Akurat u łuczników to jest tak, że ta niesetowa zbroja daje punkty życia, więc ona finalnie jest dobra. Tutaj mamy większy atak, 15%. Wydaje mi się, że ten zwykły też daje, ten setowy też daje atak, więc tu nie ma wielkiej różnicy. Rękawice chyba też dają atak. Różnica wydaje mi się jest tutaj, bo tu mam chyba 8% ataku. Tutaj będę miał 7,5% obrony, tak? Więc mamy atak i obronę, ale właśnie na przykładzie tych butów widać, że ja tutaj sobie mogłem wbić bez problemu 5 poziomów tych kultowych, dzięki którym mam 10% prędkości marszu, jeszcze 1% ataku, wiadomo, te bazowe zdrowie, i mogę sobie na to pozwolić. Absolutnie nie byłbym w stanie zrobić takich butów na 5. poziom kultowy tych z setu. To by mnie kosztowało olbrzymią ilość klejnotów, żeby coś takiego wykombinować. Więc szczerze, jakbym miał wybrać pomiędzy tymi butami, to ja wolę te z atakiem i prędkością marszu od tych z obroną i no i prawie że z niczym. Dobra. Tylko tutaj jest argument wchodzi taki, że ile, że jak powiem, co świętujemy teraz? Z jakiej okazji jest ten stream? Tak, tak, tak. 2000 dni. No 2000 tak, tak. I nie każdy ma 2000 dni konto, prawda? Więc jakby tutaj dla tych młodych kont też dostępność tych materiałów jest identyczna. I na jedno, i na drugie muszą wydawać klejnoty, więc to tak naprawdę nic nie zmieni. A ikoniczny ten level, koniec końców, to daje ci i tak te 10% różnicy tych statystyk. I tak ci nie wyrównuje ten 5. poziom kultowy. Tak więc, no tutaj trzeba się mocno zastanowić, bo ten 5. poziom kultowy, no faktycznie daje ci drobne te statystyki inne. Ale koniec końców ty tracisz 10%. Tracisz ten kluczowe statystyki, tak? Czyli jak ty masz te buty pod łuczników, te Commander Boots pod atak, to ty nie posiadając tych właśnie smoczy, bo te mają 8% ataku, tak? A te setowe, żeby się upewnić, żebym ja teraz błędu też powiedzieć. Jest 7,5 obrony i 8 ataku, nie ma jakiejś wielkiej różnicy. No właśnie, ale to chodzi o to, że to właśnie, że to jest obrona, nie atak, a atak otrzymujesz właśnie z Crystal Tech, tak? Teraz masz też z Crystal Techu, nie dostajesz, nie masz, nie uzupełniasz nigdzie, nie masz nigdzie uzupełnienia tej obrony, bo tak naprawdę obronę możesz otrzymać tylko z ekwipunku, tak? A atak masz z Crystal Techa, masz z bonusu jeszcze możesz sobie odpalić, masz jeszcze War Frenzy, jeszcze masz mnóstwo, każdy dowódca praktycznie też ma gdzieś wepchnięty ten atak, więc możliwość tego, przepraszam, ilość rzeczy, które dają ci atak jest o niebo większa niż rzeczy, które dają ci zdrowie i obronę, więc... Tutaj nawet ten 5. poziom, tak, czyli ten troop capacity 300 plus 1, archer attack plus 1, 5% march speedu i tutaj jeszcze ten 5, że 5% march speed i 1% defensa, to i tak nie oddaje tego, że to jest atak, a nie obrona. A koszt takiego wykucia też na 5. poziom też to są nie są małe ilości, bo tak naprawdę to można sobie wykraftować z tego nowy akcesorium soka, nowy pierścień praktycznie kosztując te awaken items, tak? Bo ile dokładnie? Czekaj, sprawdzę, żeby też prawidłowo było.
Ja myślę, że to nie ma takiego znaczenia. Wiadomo, że to wszystko są rzeczy, które gdzieś tam kosztują i są plusy i minusy, ale to właśnie to jest też kwestia tego, ja bym tak nie demonizował ataku, który moim zdaniem też jest całkiem spoko, a przede wszystkim prędkość marszu, kiedy grasz łucznikami, naprawdę jest bardzo ważna i to, że się tą prędkość marszu ma, dużo daje, tak? Ja to lubię, że właśnie mogę sobie jeden marsz, który naturalnie gdzieś tam jest wolniejszy, to mogę mu to wrzucić i oni naprawdę fajnie później biegają, więc niekiedy prędkością marszu to, że uciekniesz od rywala, się więcej dużo jakby zaoszczędzisz niż kilkoma procentami obrony, bo po prostu te procenty obrony będą sprawiać, że będziesz obrywał minimalnie mniej, a prędkość marszu może sprawić, że w ogóle nie będziesz obrywał. No dobrze, a to prędkość marszu jest też na te pod obronę mają to samo, tak? A jakby ty masz starsze konto, tak? 2000, więc tobie tych szkiców się nazbierało. Więc faktycznie może to ma jakiś sens dla starszych kont, ale natomiast tutaj większość mamy osoby z kontami młodymi, tak? Czyli którzy się pytają właśnie w KVK1, KVK2. I zrobienie dla nich niesetowego, nieprawidłowego ekwipunku od początku, to jest potem duży problem, bo potem to trzeba upychać na drugi marsz i tak dalej, fakt faktem. I to będzie zrobiło gorsze raporty niż taki w pełni zrobiony porządnie, że tak powiem. Okej, dobrze. No także widzicie, można mieć różne tutaj ich pomysły, nie ma jednej prawdy. I to, co Storm mówi, to też jest absolutnie prawda, bo ja też patrzę przez swój pryzmat i każdy powinien swoje konto. Ja nie mówię, że jedno jest lepsze od drugiego, bo to zależy bardzo od sytuacji. Ja właśnie mając stare konto i mając mnóstwo szkicy niewykorzystanych, dla mnie to było opłacalne, że wykorzystałem coś, co inaczej nigdy bym tego nie wykorzystał i dzięki temu mam naprawdę fajne rzeczy. Ja cały ten swój pomysł lubię, bo naprawdę kiedyś miałem tylko jeden taki naprawdę bardzo mocny ekwipunek, teraz czuję, że mam dwa bardzo mocne ekwipunki i używam obu w garnizonie, w mobilizacji i one sobie fajnie radzą, więc dla mnie to jest fajne i mam coś takiego, że jeden i drugi ekwipunek jeszcze może iść do przodu, czyli właśnie raz tu sobie jakiś kultową rzecz wbiję tu, drugi raz sobie ją wbiję tu i tak dalej, tak z jednego na drugie. Cały czas coś mam tutaj do roboty, a w momencie, kiedy robiłem tylko te setowe, to tak jak mówię, no zbieranie materiałów, przepraszam, nie zbieranie materiałów, materiały to spoko, tylko zbieranie tych szkicy jest tragiczne, tak, bo tutaj tym bardziej, że ja ostatnio dosyć dużo wydaję klejnotów, to już w ogóle mnie nie stać na to, żeby tam na jajku cały czas sobie szkice pompować. No tak, bo to jest jednak droga zabawa. Natomiast fakt faktem jeszcze się dziwię, czemu na tych piątych poziomowych nie masz kryta, nawet nie refajnujesz ich, jak już masz jeszcze tych szkicy. Bo jakby też kryt ten też daje ci bonusowe do tych premii z ikoników, nie wiem czy wiesz. Tak, 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 bo na razie stwierdziłem, że wolę na razie te kultowe niektóre powbijać rzeczy, a później ewentualnie będę robił te kryty, bo na przykład bardzo mi się podoba te miażdżące uderzenie, uważam, że to może być bardzo fajne. I co tu jeszcze mam? I to chyba w sumie tyle, ja w ogóle nienawidzę robić tych właśnie specjalnych talentów, udoskonaleń i tak dalej, bo ja mam z tym okropnego pecha, tak jak ostatnio Kaples opowiadał, no to ja mam dokładnie to samo, nie? To ja nie mam tak, że ja zrobię ulepsz i o, fru, talent leci, nie? Tylko ja muszę raz, dwa, trzy, cztery, a to mnie tak irytuje, bo tracę mnóstwo materiałów, już tam palicho z tym złotem, ale właśnie materiały, szkice i tak dalej i to się tak jakby coś niby ulepszasz, ale nic z tego nie masz. To jest najgorsze. A jak to robisz trzy razy i dopiero za czwartym rzeczywiście coś dostajesz, a to się okazuje, że to jest 1%, no to jest to irytujące. Ja tego nie lubię. Szkoda, ja uważam, że w ogóle mogli to zrobić inaczej albo zrobić właśnie jakiś taki update i na przykład jak tam mam dostać powiedzmy
nie wiem, że powiedzmy, że chciałbym udoskonalić to, tu mam 12% i że jeżeli mi wskoczy te 25%, no to nie 12%, tylko 13% punktów życia. A nie, że nic nie dostaję, że po prostu mam tutaj pasek mi się trochę zwiększył. No to jest totalnie bez sensu, bo tutaj normalnie dostaje się 13, to bym dostał 4%, tak? Więc można by to właśnie w ten sposób rozbić. 25% mam, no to 1% punktu łuczników już leci. Myślę, że wtedy ludzie dużo chętniej by to w ogóle robili. A tak to niekiedy, jak tak patrzymy, a dobra, to jest po prostu tak nużące, tak bez sensu, to się niektórym nie chce. Wydaje mi się, że to by było też, no nie znaczy, wiem. Znaczy, tutaj jeszcze kryt najważniejszy jest po to, że też daje plus jeden ikoniczną statystykę i to jest mega, mega ważne. Nie ten 1,5% czy tam 2, tylko po prostu ten ikoniczny zwiększone bazowa statystyka, bo bazowa statystyka robi ogromną, ogromną różnicę, bo ona zwiększa jakby wartość bazową, która potem jest mnożana przez procent, który mamy wzmocnienie. Czyli tak naprawdę wzmocnienie o bazowej statystyki o plus 1, to jest jeszcze wszystkie inne bonusy, które otrzymujemy, też są od razu mocniejsze. Tutaj jeszcze jest ciekawe pytanie. Dobra, ale tutaj odpowiem na ciekawe pytanie, bo tutaj jest jeszcze pytanie na temat czy co z spodniami, z butami na leadershipu? Jeżeli chodzi o inf equipment, to jak najbardziej można sobie podmienić wieczną noc i buty Shio i tam i ten lub te setowe na właśnie ekwipunek z leadershipu. Tylko, bo dostajemy tam zdrowie, co piechota ma praktycznie ma zero w swoim ekwipunku i to jest jakby fajne dodanie statystyki, które piechota bardzo, bardzo potrzebuje, tak? Czyli te spodnie pod leadership jako jedyne mają troop health. Tak, 8 oddziałów zdrowia i buty też dają w porządku statystykę, żeby potem nawet odblokować ten bonus setowy z leadershipu, tak? Tak, tutaj to jest super, one są. Szczególnie jak ktoś zaczyna, to warto je wziąć pod uwagę, bo te osoby, które już trochę zainwestowały w inny ekwipunek, to znowu mają ciężej się przerzucić, jeżeli ktoś właśnie tutaj tu ma talent specjalny wbity, no to już się bardziej zastanowi nad tym leadershipem. Albo tutaj jak ktoś ma z łuczników też cały set, to też znowu się będzie zastanawiał, czy przejść na ten leadership. No z łucznikami jest jeszcze tyle plus, że jeszcze 2% dostaniemy prędkości marszu. Także to jest też taki fajny bonus. A bonus jest jeszcze taki, trochę tak jakby podłuczników to zrobione, no bo tu mamy 11% ataku, a tutaj mamy 8% życia i 2% prędkości marszu, no także to jest, jeśli chodzi o łuczników, to też to jest dużo lepszy ekwipunek, tak 1:1 jakbyśmy przyłożyli, zwłaszcza, no bo tutaj wiadomo, że będziemy mieli jeszcze te premie, jeśli chodzi o ogólnie, tak, o całość tego ekwipunku z setu. Jeszcze tutaj chwileczkę, bo było pytanie właśnie o 3, 4, 8, 2. Nie mogę nawet tam wejść na to królestwo, bo ono jeszcze jest we wczesnej fazie, jeszcze tam jest mgła, więc jak będzie można to królestwo obejrzeć, to wtedy postaram się je pokazać. Okej, okay, jeszcze było jakieś pytanie, Storm, coś chciałeś? Nie no, w sumie właśnie z tym leadershipem. Tutaj bardzo ciekawe pytanie, jak tam mieliśmy polemikę na temat tego ekwipunku. Okej, okay, dobrze. Ale to jakby każdy powinien sobie dostosować pod siebie. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma nowe konto i na przykład dropnie ten szkic tej kawalerii pod atak, no to moim zdaniem nie powinien go inwestować tak czy siak, ponieważ jako młode konto mamy mnóstwo rzeczy do nadrobienia, bo mamy sokowe akcesoria do nadrobienia, tak? Mamy do nadrobienia kolejne marsze, które chcemy przyszłościowo też zrobić, prawda? I najfajniej by było, że już zrobiliśmy, mamy bardzo dobry ekwipunek i możemy przejść dalej. Bo tak, to jest takie robienie troszeczkę skrótami i potem będzie tak, że a nagle, a no ta kawaleria za dobrze nie wychodzi mi w polu, a może być przyczyną właśnie to, że było robione nieprawidłowy ekwipunek na samym początku. Jedynie, gdzie widzę sens tak naprawdę tej czarnej klatki, to jest jedyna sytuacja,
którą widzę, to jest po prostu na Attilę i Attila Takeda, tak? Wtedy chce się jak najwięcej ataku, pod rally, tak? I wtedy chodzi o to, żeby ten Attila jak najwięcej miał, jak najlepsze numery na białych numerach, tak? I że rally jest reinforcowane, także ono nie będzie traciło, nie będzie potrzebowało, tak? Bo chodzi o to, żeby jak najwięcej zadać obrażeń w tym rally, tak? No to wtedy to jest jedyne zastosowanie, no ale nikt nie robi, że jak powiem, ekwipunku pod zastosowanie, pod rally, które nawet może nie zrobi jako mniejszy gracz, prawda? To też jest sprawa. Tak, tutaj absolutnie. W ogóle ja tutaj nie chodzi mi o pierwszy ekwipunek, tak? No bo wiadomo, że na pierwszy ekwipunek to się nie opłaca. Tutaj bardziej mówiłem na zasadzie takiej, jeżeli już mamy ten pierwszy taki optymalny ekwipunek i mamy szkice i mamy materiały i nie mamy jakby co z tym zrobić, tak? I nie mamy możliwości zdobycia tych szkicy, które byśmy chcieli najbardziej użyć, to wtedy właśnie tak trochę z braku laku. Nawet... A teraz sobie patrzymy na Gorgo. Te flagi, które pokazywałeś wcześniej tutaj cały czas są atakowane, raz bronione. No i teraz widzimy, że jest tutaj chyba Swarm idzie z tą mobilizacją i chyba jeszcze ta tutaj... Gorgo się nie obroni. Jeszcze ci tutaj dopowiem tylko, że pamiętaj, że teraz od nowego soka będziesz mógł kupić dwa szkice na pierścień i róg. Więc koszta materiałów wzrosną dwukrotnie praktycznie. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze 5 pierścieni, tak? Więc no, tutaj, żeby... Preferowanie chcesz mieć pierścień na jak największej ilości marszy. Więc tutaj jakby problem taki, że nie ma szkiców, mam materiały, nigdy nie będzie występował dla młodych kont. A nawet teraz będzie też dla starszych. Tak, tak, to zależy też na ile podejdą, nie? No bo rzeczywiście takie powiedzenie, na 5 marszy sobie zrobię 5 pierścieni. No dobra, to też nie jest takie... ale chodzi o to, że to już tak powiedziałem, bo odleciałem, może też teraz przesadziłem, ale chodzi o to, no, że nawet na zrobienie tych dwóch pierścieni to jest 240 legendarnych materiałów, a 240 legendarnych materiałów piechotą nie chodzi. Tak? No tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że ja na swoich marszach, ja mam chyba 2 rogi, ja nie mam 2 pierścieni. Tak, mam 2 rogi i koniec. Mam inne tam niektóre legendarne, ale tych pierścieni tyle nie mam i nie planuję na pewno robić, bo nie zawsze używam kawalerii, nie zawsze używam piechoty, a tutaj u bodyki zrobiłem sobie róg i tego pierścienia też nie mam. Także tutaj... A spróbuj sobie. Zobacz, ja mam jeden. Także no ja sam od 5 jestem mega daleko. Zrób drugi nawet sobie i naprawdę zobaczysz jeszcze różnicę, jak tym z pierścieniem ta Boudica będzie jeszcze lepsze raporty ci robiła. Wow, ale tu się zakotłowało. Tutaj już spalili jedną flagę, a teraz idą chyba na drugą. W ogóle teraz dopiero zauważyłem, że na właśnie 2805, tak, ten KD, jest chyba Król VR4, z czego co pamiętam. Polak, którego serdecznie pozdrawiam tutaj, Darf Rowan, może to ty napisałeś, żeby zobaczyć twoje KVK. Pozdrawiam serdecznie. Tak, ja się dołączam do pozdrawień oczywiście. Kto do Bajbarsa na KVK 1? No to proste, albo Belisariusz, jeśli epicki, a jeżeli ktoś chce zainwestować kasę, to wtedy oczywiście Minamoto. O, Johnny, zaraz zobaczymy te twoje konto. 918883. Okej. Okay. I 883. Dobra, jedziemy tam. O, Duke. Widzę tutaj, więc tytuł jest, zrobimy zaraz przegląd konta, 65 milionów siły, ponad miliard KP, po ID nie jestem w stanie powiedzieć, jak to jest dobre. Stare konto, ale dosyć nowe, bo 2800, okej, okay, tutaj widzimy killpointsy, jak się rozkładamy, no wiadomo, że będzie więcej te czwórek na tym etapie. Tutaj jakie wyniki, 11 milionów, autarka,
Raz, to super. Brawo. Tutaj dosyć wysoki procent nawet, 54% w Olimpii. No i super, świetnie, życzymy wszystkiego najlepszego. I widzę, że tutaj walczy. Ech, także coś się cały czas tutaj dzieje. O, mamy mobilizację na kolejną Gorgo. Tym razem Henry i Zygę bez Ashura. Ale to bardzo, bardzo ciekawe do KVK do oglądania. Jedni się sformują, drudzy się sformują z drugiej strony. A, i tutaj nie wiem, czy widzisz, jest Decisive Battle, ten debuff, te fioletowe mieczyki. Wiesz, na czym to polega? Tam ktoś używał strategii? Wydaje mi się, że to jest tak, że za jakąś tam ilość sekund zwiększają się obrażenia, coś w tym stylu, tak. Że po obu stronach, tak, że i mobilizacja i garnizon, tak, zadają więcej obrażeń. Tak. Także, tylko to jest właśnie kwestia, nie? Wydaje mi się, że tutaj jest kwestia tego, jeżeli wygrywasz, to jest spoko, tak? I jakby masz oj, większe jeszcze obrażenie, padła. Ale jak tracisz reinforce... To jest o wiele bardziej trzeba reinforsować te struktury. I zobacz, teraz został sam swarm, ojeju, a ta flaga jest pełna. I tutaj zobacz, że praktycznie flaga cały czas jest swarmowana przez pojedyncze marsze, ojojoj. A ta flaga jest cały czas pełna, bo jest biegnie reinforce cały czas tam. I się obroniła. Tak, tej drugiej im się nie udało spalić. Chociaż nie, chwileczkę, czy ja dobrze patrzę? Nie, to w ogóle jest inna strona. Jeszcze tu chyba ktoś przypadkiem. A, bo tutaj strzela ta. Wieżyczka. Ciekawe, chyba nie dostałem. A już myślałem, że tutaj dostałem jakiś raport. Okej, okay, tutaj mamy raport Babur i Gonzalo. Bardzo fajny. Czyli mamy obaj 5-5-5-1. Spoko, wielkie dzięki. Tylko pytanie, jak długo to strzelali, żeby wystrzelało? Tak, 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 tak. Chociaż to wygląda właśnie tak. I widzimy, że tu 16 rywali, tak? 16 rywali atakował. Także to nie jest wcale takie łatwe do osiągnięcia. Ale zobaczymy. No, ja po prostu muszę swoje testy zrobić. Jestem tego bardzo ciekawy, jak to będzie finalnie działało, ale naprawdę widzę w tym też, jeśli chodzi o przesuwanie innych w polu, to jest bardzo spoko. To taka właśnie kwestia nadzieję... bardziej psychologiczna. Bardziej. Tak, dobra. Psychologicznie. Psychologicznie naprawdę psychologia w roku to jest bardzo duża broń. Okej. Okay. A co myślisz o marszu Baibars Sansu? Myślę, że do pewnego, w pewnym sensie może się sprawdzić, bo Sansu ma dużo tych umiejętności, które nie są jakoś typowo pod piechotę, więc myślę, że może być oko, znaczy oko, okej, okay. że w sumie te podwójne obszarowe są okej, okay. Sansu też będzie zwiększał w ogóle obrażenia jednego i drugiego, także w sumie myślę, że to może się sprawdzić. Czy to będzie lepsze od Baibarsa i Belisariusza? No zależy, tak? No bo Belisariusz nie ma tych obrażeń obszarowych, będzie bardziej taki pod kawalerię, ale myślę, że to może być sens, tak? Tylko, że tutaj wiadomo, że z Belisariuszem będziemy trochę szybsi, no i też te inne umiejętności. Belisariusz też ma fajne rzeczy. Znaczy on ma tam dużo prawie do obrony, jak na epickiego dowódcę, nie? Że tam jest bardzo dużo statystyk i ja tak uważam, że na walki, gdzie jest mniej marszy, to Baibars, a jak jest faktycznie tak, że praktycznie nikt nas nie bije, te piątki nam ładnie pchają, jak autostradę mamy, no to wtedy można by tak potestować. Natomiast jeżeli chodzi o walki takie mniejsze, no to zdecydowanie Baibars. Ale to też jest druga sprawa, że niektórzy po prostu, wiesz, zaczęli sobie Chinami, mają tego Sun Tzu, mają więcej główek i mają go na ekspertyzie.
Na przykład nie mają jeszcze tyle epickich główek, żeby używać nawet tego Belisariusza, bądź jeszcze nie trafił im się z tawerny, prawda? Więc do tego czasu, aż się Beli nie znajdzie, no to jak najbardziej za. Okej, ja tutaj próbuję rozkminić tą mapę. Czy to już jest praktycznie pewne, co tu się stanie? No bo widzimy ten czerwony obóz i fioletowy. Ogarnęli ten zigurat. To są na pewno sojusznicy. I ten niebieski to nie są sojusznicy, bo oni tutaj walczą ze sobą. Tak, tutaj. O, zobaczcie, jaki tu jest ból. No, tutaj też się dzieje. Ten ból jest przeolbrzymi po prostu. I to właśnie uwielbiam w strategiemcach, tak, że tutaj nie ma takiego city hoppingu, tylko po prostu trzeba się zbolować i spopchać, bo nie ma tych miast dosyć. I jest taka strefa niczyja. Tak, tak, tutaj jest naprawdę ból olbrzymi. Będzie atakowana ta flaga. Już tutaj widać mniej więcej, która chyba. Więc ten niebieski obóz atakuje, ale tych czerwonych nie atakują, co jest ciekawe. Może nie mają za bardzo już opcji. Ale chyba jeszcze nie jest to takie wyjaśnione KVK. Przesuwają się jedni i drudzy. Ktoś tu przez przypadek Gorgo zahaczył. No i zaraz będzie tutaj taki brawl, że nie będzie widać, co się dzieje. O, ktoś tu swarmuje sam. Zobaczcie. To będzie bolało. Oj. Oni chyba stwierdzili, że mogą swarmować, bo jest ich tyle, że nie będzie reinforsa na tej fladze, ale o, jak to boli. Oj. Znaczy, jakby liczył, że już koledzy się przygodą. O, ja cię kręcę. Ale patrz, flagę do rzutu. Jakby ktoś mu tam pomógł, to może by to udało. Ale nikt mu nie pomógł. On tam, nie wiem, ciekawy jestem, ile. Nie sprawdziłem od początku, ile sobie powera podarował. No jeszcze AOE. Z kolegów sobie jeszcze wrzucił pod AOE przecież. No i zaczyna się. Może mu nowa piosenka twoja wleciała w ucho. Pewnie tak. Nie było, nie było tego, że swarmuj sam flagę. To chyba chyba do kolejnej zwrotki. Ktoś tam pytał, mi się podobało pytanie, kiedy płyta. To po prostu super. Tak, tak. Ale on sobie to rzeczywiście wziął do serca. Ale tutaj co się, kurczę, dzieje. No tego myślę, że takich rzeczy to absolutnie na tym moim KVK nie będzie, ale myślę, że i tak będą dosyć duże bole, szczególnie gdzieś tam jak się pasy otworzą, to myślę, że jest szansa, że będą jakieś takie w miarę duże walki, ale myślę też, że to już praktycznie nic się nie będzie działo. Chociaż ja tam może będę właśnie szalał i próbował. Ile trzeba wydać, żeby zrobić w miarę dobrego Minamoto? Nie pamiętam, ile to jest konkretnie. Wymaksowane to jest około 1000 zł. Ale to najwięcej się na niego na pewno wydaje właśnie tam na samym końcu. Natomiast taki Minamoto, którego ja teraz mam dziwnie rozwrócone, te jego umiejętności zupełnie bez sensu, bo potrzebowałem po prostu umiejętności na te dodatkowe umiejętności, ale taki 5-4-1-1 wydaje mi się, że to nie jest duży koszt. Ale konkretnie jaki? Czy to jest 200 zł, czy coś w tym stylu? Oho, jest wydaje mi się, że coś w tym stylu. Ale chyba ten Ashurbanipal nie da rady. Chociaż ciężko jest powiedzieć, co tu się w ogóle dzieje. Widzimy Ashurbanipala. To jest mobilizacja. Widzimy, Gorgo wygląda dużo lepiej. Ale żadnych numerów to wam tutaj nie podam. Widać, że nie swarmują tej mobilizacji. Teraz by się przydał ten gościu, co swarmował na początku sam.
Przynajmniej tak szybko by nie umierał. Albo nawet debufował tą flagę. Debufamy. Tak, tak. Wcale nie jest też tak przyjemnie tą Gorgo swarmować. Nawet jeśli mobilizacja jest. Przecież myślę, że oni tutaj skaczą z jednej flagi do drugiej, bo tu mamy jedną flagę, zobaczcie, nie jest duży dystans pomiędzy jedną a drugą, więc mogą sobie skakać do miasta, do flagi i do drugiej flagi. Ale teraz już chyba poszedł ostry swarm i chyba koniec, tak jest. Jeszcze Liucze teraz stanął przypadkowo, więc go chyba też zeswarmuje, no właśnie, już koniec. I bum. Dobra. A propos KVK, to właśnie Królestwo Pretola, czyli 3-0-8-0, jutro ma pas, jutro się otwierają pasy piąte. Pasy czwarte, tak? Chyba. Z5 się otwiera. Tak, ale my nie walczymy, tylko nasi sojusznicy. No, także sojusznicy się będą bili, to możesz też opowiedzieć trochę o tym twoim KVK, co tam się dzieje u ciebie. Bo to też jest dosyć ciekawe KVK, bo to też są strategiemcy. No ja uważam, że zostaliśmy trochę pokrzywdzeni przez matchmaking, nie? Tam, jak, jeśli spojrzysz na te liczby, no to widziałeś zresztą. Znam to, tak. Znam to. Przybijam ci 5 wirtualnie. Bo tam, tutaj... tam są bardzo duże różnice te liczbowe. Tak, bo tutaj jest z czego to mi Pretul opowiadał, to jest Water, Earth i Dave, i Greenwood ze sobą. Więc jakby tutaj Z5 mają między Daybreakiem a przepraszam, między Greenwoodem a Waterem jest sojusznik, tak? Bo tam jest strategiem sym, masz tylko jedną Z5. No i akurat im się trafiło, że są z sojusznikiem, tak? Ta Z5 jest pomiędzy sojusznikiem. A dopiero walki będziemy mieć na pas 7, pas 8, pas 8, Kingslandzie i jeszcze chyba ołtarze tam w międzyczasie są. Jeszcze raz, czyli jesteście sojusznikami wody, dnia, tak? I na górze. Nie. Woda, ziemia i Greenwood. Aha, dobra. No, to ziemia, chyba że to jest jakiś bardzo mocny obóz, bo w przeciwnym razie to będą mieli ciężko. No, jeśli Earth wygra z Windem Z5, no to Wind już wtedy jest zamknięty i Kingsland jest 2 na 3, ale jeśli na odwrót będzie, no to już trochę ciężej. Ale przed Kingslandem się jeszcze otwierają pasy 8, więc jest możliwość jeszcze, jeśli jakieś królestwo zostanie zamknięte, to i tak jest możliwość uratowania go przez te 3 dni. Tak, znam to. To jest właśnie to, dlaczego mi się skata gemsy w ogóle podobają. To jest bardzo fajne KVK. Także tutaj jest naprawdę spoko. Tutaj się dużo dzieje właśnie z tymi pasami, różne rzeczy można wykombinować, kogoś tam uratować, uciec i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że te strefy tutaj są bardzo fajnie podzielone. Ja sam aż nie mogę uwierzyć, że będę grał te nudne Heroic Anthem. To jest tak pospolite KVK. Nie dość, że tam nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, ale cały czas najbardziej popularne. To jest też fenomen. Że zobaczcie, 173 królestwa się zapisały na hymn bohaterów właśnie. No też to... nie powiem, był Orlean ewentualnie 57 i niezłomni wojownicy też 51, ale szczerze, no myśmy to właśnie tak trochę też żeśmy wybrali, więc nie, co mam powiedzieć, ale trochę z braku laku. Ale tutaj też warto dopowiedzieć, że KWK4 też liczy to chyba, z czego co mi wiadomo, że po prostu tam są po prostu wepchnięte na siłę 48 królestw. Bo przecież KWK4 odbywa się na tym trybie. Mi się wydaje, że nie. No jeśli tak, to wiele tłumaczy, no bo to wtedy by... No ale i tak by to nie było wyrównane, i tak byłoby najbardziej popularne. Ja nie wiem, ja jakoś nie jestem fanem, też w sumie głosowałem na ten hymn bohaterów, bo stwierdziłem, że fajnie, bo nie będziemy właśnie mieli tych 6 obozów, gdzie zawsze jeden jest zamknięty i też myśleliśmy, że to będzie częściowo nasze recovery. Teraz już żeśmy się upewnili mniej więcej, że raczej na pewno to będzie recovery, więc w sumie spoko. Ja najbardziej liczyłem na Nil,
bo nigdy nie graliśmy, więc chciałem spróbować czegoś nowego. Dużo chętniej od hymnu bohaterów zagrałbym Ogień Wojny. No, Burzę Manewrów to też bym dużo chętniej zagrał. No ale cóż, nie było nam dane. No i oczywiście ten nowy KVK też bym chętnie zagrał, bo wszystko co nowe jest fajne. Ale niestety nie udało się. O, tu jakieś klejnoty. Ciach, to przy okazji tam zbierzemy 20 klejnotów na Steamie. Tutaj piszę FUS 2967, żeby sprawdzić Z5. Zaraz sprawdzimy. 2967. Mówisz, masz. Czy ja znowu źle przepisałem? 2967, dobra. O, dostałeś Archer Rally na raport z tamtego KVK, co oglądaliśmy przed chwilą. Raport. O, super, świetnie. Czekajcie, no tylko wskoczę na te chcę zobaczyć, gdzie jest 2967, chwila. Gdzie oni są w obozie? To chyba też ogień. Ciekawe. 2967, tak, to jest ogień. Dobra, to lećmy. Też ciekawe, bo to też właśnie też chyba Heroic Anthem. To jest Heroic Anthem, tak, Z5. I co, to dopiero blamy się otwarły chyba? Nie, tu jest raczej, nie ma walk, bo to jest jeden fort. Tu nie ma walk. A, tutaj, w tej strefie. Chwila. Tutaj są jakieś walki. Tak, tak. Ale to mniejszy seed, więc nie jest aż tak, nie są aż takie intensywne też, prawda? Ale też coś tutaj widać. Okej, zobaczmy sobie ten raport. O, mamy. Pyk. No widzimy, że ogólnie numery są spoko. Gdzie jest flaga? Tutaj mamy 121, 168. Taki naprawdę spoko raport. Wiadomo, że tutaj też był dosyć dużo tego swarmu, także podejrzewam, że raport z flagi byłby troszeczkę inny. Czekajcie, zobaczmy jeszcze tutaj. Znaczy, raport z flagi przez tego agenta, który jest swarmową, to na pewno inaczej trochę. Ale to i tak. To i tak, niestety. Ja jestem ciekaw, znaczy, czemu nie używają żadnej kombinacji z artefaktem do rolki. Na strategemsa? No faktycznie, bo na strategemsach przecież mogliby umieścić, kurczę, Gorgo Attille w takiej sytuacji. Przecież to by było nieśmiertelne. Chociaż oni robią maralkę z łapią AON, to jeszcze tak, ale Gorgo Attilda po prostu postawić, bo to naprawdę, my raz też postawiliśmy tą Gorgo Attildę i to było nie do zesformowania i nie do zbicia. A zobacz tutaj, ty mówisz, że niska aktywność, a tu ktoś w ogóle tymi dowódcami normalnie, a nie, to są wieżyczki strzelają. O, zobaczcie. I to trzy marsze. Tutaj ciekawe, jakie robią raporty. Póki jeszcze ich nikt nie dotknie w tym bolu, to jest ok. Tak, to jest właśnie najpiękniejsze, kiedy się ustawisz w bolu takim, który jest nie do przejścia, nie? I wiadomo, że nikt nie może cię tak naprawdę chwycić. Tu jakiś unknown. Nawet myślałem przez chwilę, że to może być właśnie Mr. Siege, ale on chyba dopiero zaczyna KVK. Ale zapytamy o raporty.
I widzisz, może być nawet to taka farma jakaś, nie? Z głupkami. Po prostu wyżej postawiona farma, po prostu farmę postawił i ognia. Tak, tak, tylko z tymi farmami to właśnie, to wydaje mi się, że to nie jest aż takie dobre, no bo to i się techu nie ma i często technologii w ogóle. Ale w Z5-ce no dużo osób nie ma tego techa i tak, także... Jakby co, jaki tech konkretnie ci jest potrzebny? Podatak, tak? Tylko zwiększa tak, atak. No to jest właśnie to... piękne w dystansowych, że w dystansowych liczy się głównie atak. Więc na KVK to jest jak złoto, że masz atak. Żadna inna jednostka tak nie korzysta z ataku, jak oho, właśnie ataki dystansowe. Dostałeś raport jeszcze z artefaktami jakieś ciekawsze. To może dam jakaś Gorgo Liucze? Przepraszam, Attila Liucze może jakieś ciekawe? O, Justinian Zuge. To chyba ten jest ten, który oglądaliśmy. Nie, chyba go nie widzieliśmy akurat. Tutaj widzę coś ciekawego. Cóż to jest? O, Attila Martel. To jest Attila dopiero... Martel. To dopiero teraz mobilizacja Attila Martel, rzeczywiście. Kurczę. A może liczył, że zesurwują, nie? Jakby. Nie wiem, jeżeli nie wiem. Nawet... Ale wynik... No. To był znaczy, błąd. Taralka po pierwsze została... Nie, patrz! Taralka została zesurmowana. Przyjrzyj się, zobacz, że lekko rannych jest tylko 800, więc ktoś to musiał dotknąć. Zobacz, jak mało jest lekko rannych. Bo taralka pewnie miała 2 miliony i skancelowana została na 500 000. A tak naprawdę od garnizonu straciła tylko 1 000 000, więc gdzieś te 600 000 musiało zniknąć. Pytanie, w jakim momencie zostało swarma to. No tak, ale myślę, że i tak to nie był dobry raport z ich strony. No nie, no. Dedach. Dedy to niestety papap wojsko poszło. Tutaj zobacz, jak się dzieje. Mamy Talika z Pekalem i Zenobię w garnizonie. No, Zenobię, Zenohera, tak? Nie jestem w stanie dojrzeć, co tu jest. Ale to też jest ten ciekawe właśnie, jak będzie na tych naszych seedach, czy czasem jak nie trafimy w jakieś takie słabe królestwo, czym się będą bronić, czy właśnie nie będzie jakichś takich Zenobi i tak dalej. To jest Zenobia Flaviusz. Jakby to są stare ralki w ogóle, nie? W Pakal w Zenobie, jakbym cofnął się prawie rok temu. Tak, 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 właśnie. O to mi chodzi, nie? Że też na tych mniejszych seedach to jest też takie nawet fajne, tak, że pojawiają się te rzeczy, których dawno nie było i też fajnie one pokazują, że niekiedy właśnie taką Zenobią z Flaviuszem możesz się obronić nawet przed lepszą mobilizacją, no tak. Po prostu mając osoby, które będą reinforsować raz, i tyle. Nie wiem, ci wysyłam pewien screenshot, jak Guan na garnizonie dostał rally od Zenobi w The Seedach. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić rally Zenobią, a w garnizonie był Gwen. Także zmianę stron zrobili. To brzmi, jakby ktoś zrobił to jako kawał. Ale popatrzymy. Tylko to mi wysłałeś na Discordzie? Czy nie, na... to dawno, dawno, dawno. A, to dawno, okej. Dobra, to nie ma co. Gdzieś go zgubiłem. Zobaczmy, kto wygra. Czy ten Talik z Pakalem, czy Zenobia. Tu jeszcze Swarm idzie teraz. O, no to Zenobia już chyba teraz się poskłada. Chociaż... No te marsze są na żółty. Jeżeli zreinforsują wystarczającą ilość, no to jeszcze trochę może postać. Tylko no, musi być reinforce. Bo te marsze teraz, które swarmują, okej, teraz się zmieniły, są znowu żółte, teraz są znowu białe, więc będzie problem. Może zaraz paść ta flaga, bo numery się zwiększają.
O, już 20, 30. O, i świeże marsze zaczęły tam, poszło. Znowu. No to koniec. Pom. Poszło, poszło. Oni tutaj w ogóle widać, że wygrywają generalnie. Ci, którzy są po lewej stronie. Jest chyba tylko jeden taki fragment. Czy to jest ten? Nie, to nie ten. Ale widziałem, że był jeden taki fragment, gdzie przegrywali. Tutaj też wygrywają. Gdzie to było? Czy tu? No, nowy raport. Tutaj przegrywają, tak jakby. On mi ci wysyłał? Tutaj ta jedna flaga. Okej, okay, kolejny raport. Cóż tu mamy? Żyżka Herakliusz kontra Tarik Pakal. No to właśnie. To już nie czas Pakala do mobilizacji, ale tutaj też chyba było trochę tego sformułowania. Nie, to było puszczane, bo jakby zobacz lokalizację tej flagi, bo to stoi obok niego tam. Właśnie on garnizonuje tą flagę właśnie. I po prostu myślę, że puszczają po prostu ralki na swarma, tak też to robimy. I jeżeli ktoś to głupio swarmuje, to faktycznie. O, pytanie do mnie. Snow, o nie, to nie, to do ciebie akurat. Mam Gorgo 5511 i liczę na ekspertyzie. Kogo używać jako pierwszego? Zdecydowanie Gorgo, ponieważ Gorgo ma 900 rage requirement, czyli szybciej będzie używała umiejętności. Jeszcze raz, nie liczy się ekwipunek drugiego dowódcy, jeśli używamy ich w parze. Także zdecydowanie tylko jeden. I to wystarczy. Okej. Okay. To jest piękne właśnie w tych KVK, że często już tutaj jesteśmy dosyć długo, a terytorium aż tak bardzo się nie zmieniło. To pokazuje też, jak bardzo Rise of Kingdoms jest taką, że ta wojna, oczywiście terytorium ma znaczenie, ale wydaje mi się, ja mam w ogóle takie wrażenie, że terytorium w Rise of Kingdoms ma większe znaczenie jakby psychologiczne, w sensie takim, że jak już ludzie widzą, że o, tracimy terytorium, to przegrywamy, jakby już im się tak bardzo nie chce, nie mają już tak mocnej motywacji, ale wydaje mi się, że jest to też tak po prostu często na wyniszczenie, nie? Jeżeli tak naprawdę, żeby wygrać, to często musimy tego przeciwnika totalnie wyniszczyć, ale terytorium nam pomaga z taką trochę psychologią, że jak rywal widzi, że o kurczę, tracimy terytorium, czy często jest tak, że wchodzimy w jakiś taki downtime i tracimy dużo terytorium i mimo, że teoretycznie nawet powiedzmy, że mamy te surowce i moglibyśmy wygrać, to często się niektórym jest już ciężko podnieść po tym, jak przegrywają. O, tutaj kolejnego mamy Wieżyczkowicza z Karolem Młotem. To mi się nie wydaje, żeby to był dobry pomysł. I jako drugi, kto to jest? Babur. Okej, okay, czyli Karol Młot i Babur. No ale fajnie, teraz częściej jakby zauważam tych ludzi strzelających. Nie wiem, czy ich jest więcej, czy ja po prostu tak to jest, że się widzi. To trochę tak, jak się ma dziecko, to jak się nie ma dziecka, to się nie widzi tych tam wózków i tak dalej. A nagle jak się ma dziecko, to się wydaje, że kurczę, wszędzie po prostu wózki jeżdżą z dziećmi. Także chyba coś w tym jest, że jak sami coś mamy albo zaczynamy czegoś używać i tak dalej, to później nagle częściej to widzimy. Także mózg nam płata figle. Czy marsz Nevski Minamoto będzie ok na KVK 3? Zdecydowanie będzie ok. Także myślę, że nawet będzie bardziej niż ok. Ok. Czy nie, zdecydowanie nie będzie kolejnej zwrotki utworu. Miałem kilka napisanych jeszcze, ale nie. To mimo, że to brzmiało jak brzmiało, wiem, fatalnie, ale to najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jeszcze było najlepsza opcja, a były inne, więc wyobraźcie to sobie, że to nie było tak, że ja, wiecie, pierwsze co od razu wrzuciłem, tylko nagrywałem to kilka razy i
I najgorsze w tym wszystkim było to, że próbowałem tak, że i miałem wrażenie, że może kiedyś mi się uda tak, że to będzie fajnie, a się okazało, że nie, że to nigdy nie będzie fajnie i później po jakimś czasie już stwierdziłem, no dobra, musi to być tak jak jest, bo i tak lepiej nie będzie, więc tak jest. Ale myślę, że jeśli kiedyś w ogóle kolejne zwrotki czy coś, to chyba raczej kogoś innego bym poprosił. Nie zrażę się, bo super. Nie no, myślę, wiecie, ja tego nie traktuję też jako czegoś takiego, wiecie, że to jakaś była, nie wiem, wielka twórczość czy coś. Ja po prostu pamiętam te czasy, jak często w szkole tak na jaja się wymyślało jakieś śmieszne piosenki, czy nie wiem, na jakichś spotkaniach przy ognisku i tak dalej, i tak dalej. To bardziej w to trafiło, ale myślę, że dużo osób jakby zrozumiało, o co chodzi, więc spoko, ale nie planuję, żeby to było coś takiego, żebym teraz jakoś, nie wiem, więcej tego wrzucał. Myślę, że zdecydowanie trzeba to dozować, żeby to nie było zbyt często, bo to już byłaby przesada, także Na pewno będzie, jeżeli kiedykolwiek coś w tym stylu by się jeszcze pojawiło, to na pewno będzie to po długiej, długiej przerwie. Teraz Storm. Storm, jesteś gotowy na następne? To ty będziesz tą osobą z talentem wokalnym. Ninja musiałby mnie na procenty zaprosić, to wtedy może. A tak to nie. Ja nie jestem nie dobra, jestem trochę, ale to tylko jak jestem mega zmęczony. Jak już jest 12 godzina KVK, to już potem, to już nawet nie, żeby cokolwiek mieć w głowie. Tak, 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 właśnie. Ale ogólnie spoko. Ja mi się w ogóle byłem zaskoczony, jak właśnie ludzie też tak nie patrzyli na to właśnie na zasadzie takiej, że to tak fatalnie brzmi, tylko bardziej na zasadzie takiego fajnego kawału, także spoko. Dobra, kończymy już ten temat, ale w ogóle jestem ciekawy takich, jak już mówimy o właśnie tych spotkaniach i tak dalej, to tak sobie czasem myślę, czy by nie spróbować jednak zorganizować jakiejś takiej zbiórki graczy z Rise of Kingdoms, takiej po prostu face to face w rzeczywistym życiu. Myślę, że to też byłoby. To znaczy, ja sobie zdaję absolutnie sprawę z tego, że wiele osób nie będzie tam jechać jakieś tam setki kilometrów i tak dalej, żeby się spotkać, ale może gdzieś tam bardziej jakby te osoby, które gdzieś tam w miarę blisko nawet siebie mieszkają, no. Ja jeżeli coś takiego by było zorganizowane gdzieś tam w mojej okolicy, to podejrzewam, żebym się ruszył na coś takiego. No ale to właśnie. Ale to kto to zorganizuje, pytanie. No ja się właśnie tak zastanawiam, czy by kiedyś nie rzucić tematem coś w tym stylu i zobaczyć, jaki będzie odzew, bo szczerze dla mnie nie ma problemu. Dla mnie nawet jakby na przykład przyszło 10 osób, to już by było naprawdę dużo. To nie jest tak, że ja bym się spodziewał jakichś tam tłumów specjalnych. Wydaje mi się, że nawet jak jest taka mniejsza ilość osób, to spoko, bo wtedy z każdym można pogadać. No ale na razie nie chcę tego organizować, bo tak jakby, to znaczy też nie są to trudne, nie są, tak, no w sumie trochę odpowiedzialność, chociaż wydaje mi się, że niekoniecznie, nie? Jak tam zależy, można by zrobić jakieś tam, nie wiem, żeby się osoby zapisały, jak na przykład 10 osób w jakiejś, wiesz, knajpie gdzieś tam u nas blisko, gdzieś, nie wiem, u mnie na przykład w Katowicach, to bez problemu, nie, zrobić jedną rezerwację na stolik i spoko. No to nie jest kwestia tego, na pewno nie organizowałbym czegoś takiego, że nie wiem, wynajmuję jakąś tam całą knajpę i tak dalej i się spodziewam, że przyjdzie 100 osób, bo to myślę, że po pierwsze to niemożliwe, żeby to się zdarzyło, a po drugie właśnie organizacyjnie to by było trochę zbyt grube, ale jakieś takie małe spotakanko choćby, myślę, że można by coś takiego pomyśleć. 3403, czy ocenię królestwo? Podejrzewam, że nie będę miał w ogóle możliwości ocenienia 3403, bo pewnie nie będę mógł go zobaczyć, ale zaraz sprawdzę.
Czy 403? Nie mogę tutaj wejść. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam KVK1 się już zaczęło. 3403. Dobra. A to właśnie, a to będzie na przykład u Flysha Storm będzie 3403, w sensie jeśli chodzi o statystyki? Powinno być i właśnie to mnie najbardziej drażni. Tak, bo teraz tak naprawdę wszystkie seedy są, powinny być jeden szczebel w dół tak naprawdę, tak? Czyli jak jesteś low A u Flysha, to tak naprawdę jesteś w high B. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Tutaj mamy sojuszników wypisanych na KVK. Chwileczkę. No na pewno jeśli chodzi o te konta, to wydaje mi się, ja tak kojarzę, że na tym KVK 1 mają często po 20 milionów siły. Tu jest mało takich kont, które by miały po 20 milionów. Ja wiem, że siła to nie wszystko. Ale nie widzę, na pewno to jest, albo nie widzę, albo nie ma tutaj jakiegoś jednego takiego wieloryba, który by miał te piątki. Na pewno bez tego będzie bardzo ciężko walczyć na KVK, szczególnie jeśli rywale takie konta będą mieli. Jeszcze zobaczę, czy czasem może w jakimś innym sojuszu czegoś takiego, no w zasadzie kogoś takiego nie ma. O, tutaj widzę jakieś jest jedno konto, 42 miliony. Ale to jeszcze też jest trochę za mało. Te 42 to też jeszcze nie będzie wymaksowana technologia. Nie wiem, jak daleko w ogóle są od KVK1. Tutaj też jest jakiś sojusz, ale tutaj też nie mamy jakiegoś takiego super wiodącego gracza. Więc no nie wiem, no nie jestem w stanie sprawdzić aktywności i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie tutaj kill pointsów, no bo to jest dopiero jeszcze będzie KVK1. Na pewno jeżeli rywale będą mieli mocnych graczy, to będzie bardzo ciężko, tak? No bo jeżeli mamy dużo kont na zasadzie gdzieś tam do 15 milionów, to naprawdę jedna osoba nawet jest w stanie w polu, bo tutaj mi chodzi o walkę w polu, to jest w stanie zatankować i zniszczyć nie wiem ile osób, 50 może nawet, nie wiem czy takie 50 marszy kont, które mają po 10-15 milionów dałoby radę jednemu wielorybowi, który ma te piątki, szczególnie jak on by jeszcze sobie mógł refreshować te marsze, to spokojnie by ich tam zniszczył. Także to jest właśnie taki trochę problem. Okej, się już posypały oferty następnych królestw. Ale tak naprawdę teraz tak naprawdę, żeby dobrze ocenić królestwo, to teraz niestety trzeba być poczekać aż do tego KVK5, tak? Bo dopiero w KVK5 to królestwo jest sparowane ze starszymi królestwami, tak? Wtedy można na tle innych ocenić, prawda? I wtedy też się ma porównanie, bo tak naprawdę teraz Snowdniem i ja i Pretol no nie mamy innych, nie wiemy co się dzieje obok KD, więc tutaj tylko brakuje, zostaje nam tylko spekulować, prawda? Na podstawie ile jest tych te piątek na takim etapie, nie? Tak więc tu warto powiedzieć, że no te młodsze królestwa to bardzo, bardzo ciężko ocenić. Tak, zgadzam się. Ja w ogóle myślę, że często warto być w jakimś królestwie, żeby je tak naprawdę ocenić, zobaczyć jak ono tu wygląda. No okej, okay. Teraz jestem już, mówię, 3-3-4-2. Ktoś tutaj chyba też pisał, bo sobie tak tego nie wymyśliłem. Tak, Jokos pisze 3-3-4-2, no i tutaj już będziemy widzieć tą różnicę, zobaczcie. Jest pierwsze konto 84 miliony, to mówię, to jest takie konto, które jest w stanie dużo zrobić. Tutaj w ogóle co za makijaż, ta pani lubi widocznie wrzucać zdjęcia, szczególnie swoich oczu, to jest takie trochę schizujące. Tu jakiś pies, okej. O,
Widzę, że tutaj Mr. Seal wrzucił, że będzie pass opening w jego wykonaniu. Zapraszam bardzo. Nie wiem, czy on teraz zaczyna, czy mam powiadomienie na później, bo ja z kolei będę kończył, więc możecie się za niedługo przerzucić. I myślę, że on też dużo pokaże właśnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak te dystansowe działają. Ale wracając do tego królestwa. Mamy tutaj drugiego gościa. Kurczę, jak on... Skąd? O, Mr. Nie, teraz chwila. Już właśnie ma. Czy to jest... A, to oni na pewno nie są w KVK1 w takim razie. No to jest chyba niemożliwe, żeby miał tyle kill pointsów już, gościu? Nie, bo to migracja przecież. Halo, migracja. Ale, ale to już po KVK1 są. Nie, to są po KVK1 i są przed KVK2 i to jest po prostu KVK2 migracja po prostu i tyle. Aha, okej, okay, dobra. No to wszystko jasne. I akurat odpalił streama, także to mogę wysłać linka, jak chcesz. Mhm, tak, będę bardzo wdzięczny, bo ja tak jak mówię, już tu się będę za niego zbierał. Dobra, to tutaj jak z migracji, no to to spoko. Tutaj widzę, że niektórych migrantów nawet mają tutaj, widać, że się chyba udała im w miarę ta migracja, bo mają kilka takich naprawdę mocnych kont. No to zobaczymy. Ciężko, na te KVK2 to już w ogóle, bo tutaj właśnie wchodzi migracja, nie wiadomo kto jest skąd, kto jak walczy. Ten gość tutaj ma na pewno fajne statystyki. Widać, że ma więcej te czwórek zabijętych niż te piątek, co może sugerować po części, że często migruje właśnie na KVK2, żeby sobie tutaj dawać radę. Zobaczmy te konto. No tu jest dużo, dużo więcej zabitych te czwórek niż te piątek, ale to niekoniecznie jest w ogóle konto, które migrowało. To może akurat być konto, które jest jakby oryginalnie na królestwie, tylko po prostu dużo w nie jest inwestowane. Ciężko, ciężko. Ja się nigdy jakoś nie biorę. Zobaczcie, jak teraz mówiłem o tym moim KVK. To jest KVK, w którym ja jestem, w którym naprawdę spędziłem chwilę, żeby sprawdzić te królestwa, które są w tym moim KVK i koniec końców nie wiem i jestem głupi. Ciężko powiedzieć, jak to będzie wszystko wyglądało. Także naprawdę nie jestem w stanie się tutaj jakoś szczególnie określić. Dobra, ja planowałem właśnie około 2 godziny tego streama, także wielkie dzięki, że byliście. Wielkie dzięki dla Storma po raz kolejny, dla Pretola za to, że byli. Także pozdrawiam. No, do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia. O, super. Tak właśnie miałem nadzieję, że chłopaki się jeszcze odezwą. Okej, dobrze. No to ja kończę. Myślę, że teraz na święta raczej nic nie będę tutaj większego robił. To znaczy będę na pewno wrzucał filmiki. Zobaczymy, jak tam maruderzy mi pójdą. Coś tam pewnie znowu będę próbował z maruderami ubić, bo trochę tych punktów akcji mam, a wychodzi na to, że na tym KVK mogę grać na spokojnie, także myślę, że dotrenuję sobie tych jednostek oblężniczych i będę kombinował, no będę tak miał naprawdę w miarę na luzie, ale spoko, ja dawno, bardzo, bardzo dawno nie grałem takiego KVK pod siebie, więc może spróbuję zagrać takie chamskie KVK, takie po prostu najbardziej chamskie z chamskich, że w ogóle nie będę nic robił, tylko będę patrzył na swoje statystyki i tylko w ten sposób będę grał, bo pewnie i tak będziemy mieli pozwoleństwo na coś takiego, bo zanosi się na to, że nie będzie jakichś wielkich wymagań i tak dalej. Ja surowce mam, przyspieszenie mam, więc mogę sobie spokojnie nawet na takim farm KVK gdzieś tam samotnie popróbować różnych rzeczy. Zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że w strefie piątej zawalczymy normalnie w miarę, a później co będzie, to zobaczymy. A nie chcę ale nic prorokować. Wyciągnął raport teraz właśnie 3 miliony KP do miliona. Okej. Bo teraz już streamuje właśnie i teraz ma też walki, nie? Mr. Siege, to możesz nawet sobie zobaczyć. Dobrze, ja chyba też będę oglądał, ale nie wiem, czy akurat teraz, może za chwilę. W każdym razie dzięki za wszystkim, którzy byli i teraz się już naprawdę rozłączam. Trzymajcie się, cześć. Byłej. Wesołych świąt. Wesołych świąt właśnie też. Warto tak, powiedzieć. Tak, wesołych świąt.